Dzień dobry Państwu. Jestem w Centrum Naturoterapii Powstańców Śląskich 7 Mikołów na zaproszenie. Jestem z miłymi ludźmi i będę odpowiadać indywidualnie na wszystkie pytania zadane mi poszczególnie. Ja troszkę nadmienię, że jestem specjalistą laryngologiem drugiego stopnia, że teraz mam katar i te troszeczkę opowiem na ten temat, to będzie 5 zdanek. Otóż infekcje, dajmy na to wirusowe, chronią przed procesami nowotworowymi i chronią przed procesami miażdżycowymi. Nie, żebym była zwolennikiem infekcji, bo zaraz będziemy mówić, żeby ich nie mieć, dlaczego ją dostałam. Tylko tak, proces nowotworowy zawsze zaczyna się na podłożu zapalnym. Podobnie proces miażdżycowy. Miażdżyca dzieli się na 5 etapów i pierwszym etapem miażdżycy jest właśnie stan zapalny. Zatem infekcja w naszych warunkach klimatycznych na południowej, znaczy w Europie, wiąże się z tym, że infekcja zwykle powstaje tu lub tu i ona jest stanem zapalnym jako zmiana lokalizacji choroby, zwykle z nowotworów jajników, macicy czy jelita grubego i lub z nowotworów płuc. Nie opowiadam żadnych dyrdymałów, które by nie były akceptowane przez medycynę klasyczną. O dyrdymałach to za chwilkę. Otóż medycyna klasyczna zauważa, że każde raki, osoby z nowotworem, z rakiem, 10, 15, 20 lat wstecz nie chorowały na infekcję. I teraz tak, infekcja ma zrobić limfocyty do neutrofila 1:1, czego nie ma u osób z rakami i przerzutami, uchowej Boże, w takiej proporcji. Infekcja ma wprowadzić w post, infekcja ma podnieść poziom potasu i parę innych rzeczy, o których za chwilkę. Dlaczego dostałam infekcji? No bo pojechałam w zboża. A ze zbóż, 4 dni na zboża, chciałam się wyleczyć wieprzowiną, bo to tak na szybko. Jedni mają metodę na wieprzowinę, a drudzy metodę na narzutka, ale są jeszcze inne metody. W każdym razie z jednego śmiecia sobie weszłam w drugi, ale już jestem trzeci dzień grzeczna. No więc wierzę, że mam wszystko w parametrach, w normie. Dlaczego? W parametrach krwi. Bo zawsze pacjentom doradzam to, co sama u siebie stosuję i to, co im doradzam, stosuję u siebie. Zatem tyle o tym, że infekcje, natomiast to, co będę promować, czyli dieta dobrych produktów, ma chronić przed infekcjami, ale na diecie dobrych produktów ustępują wszelkie możliwe choroby. Znaczy, może złamanie otwarte to niekoniecznie bym leczyła dietą dobrych produktów. Ustępują choroby i powstają te, które były 10 lat wcześniej, 15 lat wcześniej, 20 lat wcześniej. Jak ktoś ma tylko 15 lat, to cofa się tam o 10 i powstają choroby sprzed iluś tam lat i dalej je trzeba leczyć dietą. Natomiast te choroby, które powstały przed ileś tam lat, one już mówią, że nie przerobiliśmy jakiegoś tematu, bo choroba przychodzi po coś. Generalnie wszyscy jesteśmy za tym, żeby ją wyleczyć natychmiast, na wczoraj i szybko, i dać tabletkę, i w ogóle, igła, akupunktura, masaże, banki, za który jestem zwolennikiem, natomiast choroba przychodzi po to, żeby ją przeżyć, żeby zorientować się, dlaczego je żeśmy dostali. No i oczywiście tutaj każdy ma sobie przemyśleć swoje. Są takie kierunki w naturoterapii, że choroba mówi coś o człowieku. I rzeczywiście
Osoby z dolegliwościami żołądka, one są niedosyć dobre, czy zbyt krytyczne, zbyt wymagające. Osoby z bólami głowy, nie są asertywne, czy nie potrafią powiedzieć, gdzie mają stać w danym momencie osobnikowi z zewnątrz. Osoby z zawrotami, nie wiem, co zrobić. Skóra, nie jestem dość dobry, takie tam opowieści. Kolana, niemożność ugięcia się przed jakimś tematem i sztywność podejścia. I dolegliwości szyjne, za chusteczkę się nie zmienię, a tak naprawdę życie to zmiana i szpak dzie bałgociana, a potem była też zmiana i znowu szpak dzie bałgociana, żartujemy. Natomiast kiedyś trzeba się obudzić i wiedzieć, po co choroba przyszła. Choroba przychodzi zawsze, żeby nam coś powiedzieć. I teraz, po co przyszła, czego ma nas nauczyć, czemu ma służyć? Na pewno, żebyśmy zmienili nawyki żywieniowe i nawyki myślowe, bo napisawszy dwie książki o dietach i tak trzecią mam w drodze, widzę, że przyczyną choroby nie jest tyle jedzenie, co jestem generalnie za, a nawet przeciw, ale niewłaściwe myślenie. I jak to uszczknąć? Jeżeli ja komuś zmieniam dietę na inną, to szlaki metaboliczne obciąża inne. I jest szansa, że będzie inaczej myślał, nie programami. To znaczy, człowiek zasypia się, program się traci, chyba że ma sny świadome, budzi się i znowu wchodzi w program. I trzeba ten program generalnie powiedzieć, dziękujemy, proszę inny, bo jeżeli mam codziennie bóle stawów, no to, znaczy ja nie mam, ale jeżeli ktoś ma codziennie tą samą chorobę, no to niestety coś trzeba zmienić. Zadajcie mi pytania. Czy można im wyleczyć infekcję bez antybiotyku? Otóż tak, u starszych można spokojnie bez antybiotyku. Gorączka nie jest objawem, który się leczy antybiotykiem. Znaczy antybiotyki niszczą bakterie, a nie niszczą objawów spowodowanych tymi bakteriami, ale jeżeli zmniejszają ilość bakterii, to niszczą objawy, które są spowodowane tymi bakteriami lub wirusami. Natomiast pytanie brzmi tak, dlaczego wziąłem antybiotyk i dalej przyszczytnie gorączkuję? Bo gorączka to twój, dajmy na to, przyjaciel. Przepraszam, to gorączka to dobry objaw. Dokładnie. To też tylko młode organizmy gorączkują. Dokładnie. No i osoby z nowotworami w stadium już tak zwanym ekstremalnym też gorączkują i wtedy dieta dobrych produktów likwiduje gorączkę po 3 dniach. W ogóle dieta dobrych produktów likwiduje gorączkę zawsze po 3 dniach. Czasami już po 1,5, jeżeli jesteśmy mało zaśmieceni, więc jeżeli nie wiemy, jakie są stany, z jakiej przyczyny są stany podgorączkowe, to wdrożmy dietę dobrych produktów, potrzebujemy za chwilkę. Więc tak, kiedy bierzemy antybiotyki w infekcjach? Generalnie u dorosłych tak jakoś nie widzę za często potrzeby wzięcia antybiotyku. No chyba, że człowiek już ledwie ciągnie i ten antybiotyk jest jakąś pomocą podobną do ibupromu, cirusu czy innych tam leków przeciwzapalnych lub aktifedów czy różnych adrenalin w tabletkach lub syropach. Kiedy dawać antybiotyki u dorosłych? Wtedy, kiedy mnie do tego zmuszą. Jeżeli w państwówce przyjmuję, to pytam się leczyć z antybiotykiem czy bez. No to generalnie życzę sobie z antybiotykiem, wypisuję. Więc nazywam to wtedy, kiedy mnie przymuszą. Wszystkowa czarna, tak? Tak, ja oczywiście, bez mleka. Na mleczne, nie mam zezwolenia w moim organizmie chwilowo. Ale to większość, my już tu wiemy, że nie pijemy kawy z mlekiem. Nie przejmujcie się, każdy ma prawo do swoich dewiacji. Oczywiście. I chodzi o to, żeby jeden drugiego szanował. Ale też jeden drugiego może uczyć i to też jest bardzo ważne, wskazać to, prawda, że to jest tak, jak trzeba. Uczyć przez szacunek. Jak się patrzy na idiotę, no to znaczy się, że trzeba ostrożniej, bo skoro mamy przed sobą lustro, to znaczy, że z sobą mamy też problem. Tak, bo opowieści niezłej treści. W sensie takim, że im więcej radości w życiu, tym łatwiej. Najważniejszy mięsień, jeden z rehabilitantów mi powiedział i całkiem się z tym zgadzam, jest ten.
poprzek, między kolcami biodrowymi. Ktoś by powiedział, tam nie ma żadnego mięśnia, a tuż jest. Ha, 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 hi, 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 wdech, wydech, wdech, wydech, wszystko, płacz. To wszystko jest ćwiczenie mięśni brzucha, które jest najważniejszym narządem w organizmie. Wdech, wydech, masuje jelita i nie wiem, czy wiecie, poniżej pępka jest tak zwany chiński dantien, gdzie jest miejsce mocy. I jak tam jest zdrowy, to człowiek może wszystko. No, no, można sobie pomacać, można sobie metodą chińską odspajania łonowego pociągnąć palcami, czy tu działa. I potem pocznie po meridianach zobaczyć, czy też tam działa i gdzie jest, nie działa i wyheblować, aczkolwiek wolę dietą dobrych produktów, żeby tam nie stosować akupunktury, akupresury, masażów, baniek, z którym jestem za. Bo jest co tam powiedzieć, przepraszam, że pan, są kobiety, które są po cesarskim ciąży, właśnie ten jesień. Jest narażony? On tak, jest przecięty. Jest przecięty. Tak. O, moje ibisy. Ja tylko będę patrzeć, czy jacyś ludzie z dużym problemem będziemy przy ibisach sobie się relaksować. Tak, tak. Więc jakby się ktoś dzięki pytał, to... A my dzisiaj te mięśnie właśnie ćwiczyłyśmy. Tak. Przy tej kobiecej, tak. Przy tej kobiecej, tak. Przy tej kobiecej miałeś jest brzuchem. Jest to mówisz o przecięciu, tak, od... Bo teraz tak powinien jest branie... łonowego w dół albo tak. W poprzek. Ja jestem zwolennikiem jak najrzadszej ingerencji w ciało. Jak nie ma po co, to jednak jestem za tym, żeby rodzić siłami natury, mimo że niektórzy ginekolodzy mówią, że urodzone bez sił natury jest bystrzejsze i inteligentniejsze. To nie tak. To nie tak. Prawda jest w naszych myślach. Jak myślimy, że coś jest tak, to z przeważającym prawdopodobieństwem będzie tak, ale gwarancji nie ma. I trzeba żyć z wiarą, że będzie tak po naszemu, ale nie tak na siłę, żeby nam dokładnie paluszki ukropiło, tylko tak jakoś z łagodnością. Jak będzie inaczej, no to trudno czegoś nas to ma nauczyć. No więc tak, jeżeli kobiety są już pocięte tak, tak lub w poprzek, to mają się uczyć kobiecości, mają zwracać uwagę na pomarańczowe produkty w jedzeniu, czy mają nauczyć się wdech do brzucha, wydech oddychać, mają ćwiczyć czas fonacji, więc głęboki wdech, ja tak ciągnąć przez minutę, o, dokładnie, a nie 15 sekund, gdzie te osoby, które potrafią ciągnąć tylko 15 sekund, to znaczy się, że mają tutaj problem i nie mogą zrobić prawidłowej mowy z brzucha. Jak ja jestem laryngolog, mowa ma iść i śpiew na kopułkę, czyli mniej więcej zaczyna się tu. W związku z tym jestem za, nawet przeciw, z akcentem na przeciw, ale nie martwimy się. Niech pani opowie jeszcze, co by chciała wiedzieć. Nadwagę zawsze da się wyleczyć dietą dobrych produktów. Warto nie mieć dodatkowych kilogramów. Ja może się pokażę, bo niektórzy w internecie mówią, że jestem gruba jak Bela. Ja rozumiem, obrócę się. No. Ja, generalnie według moich... Muszę zaprzeczyć. Według moich kryteriów mam 10 kilo nadwagi, więc ja się z nimi zgadzam. Tylko, że no na razie chcę sobie je zostawić. Więc każda nadwaga da się wyleczyć dietą dobrych produktów. 3 dni dieta dobrych produktów, 1 dzień wolności dla młodych. Dla starszych 7 dni dieta dobrych produktów, 1 dzień wolności. Podobnie klasyczną chorobą do wyleczenia są bóle krzyża, bóle kolan, bóle bioder i każde nadciśnienie bez wyjątku. No może z nadciśnieniem, gdzie GFR jest między 8 a 15, to już trzeba... to nadciśnienie nie idzie już za 3 dni na dietę dobrych produktów, tylko trzeba troszkę popracować, czyli poobserwować się. Opowiedz mi o swoich rodzicach, matka. No też ma tak samo właśnie jak ja przy kości. Ojciec szupy. Nie przejmujemy się, każdy ma jakieś wady. Jeden ma takie, drugi ma śmakie i nie ma także jeden lepszy, drugi gorszy. Jak byłam na diecie optymalnej, zresztą często wracam do niej, to generalnie uznawało się, że przestępstwem jest tam mieć infekcję.
Na moich zaleceniach nie jest to do końca przestępstwo, ale jest to objaw głupoty. No cóż, nie ma zdrowych, są mniej i bardziej chorzy. Warto nie mieć takich chorób czy nadwagi. No, choroby mają przychodzić, odchodzić. Na diecie dobrych produktów, o której za chwilkę, choroba nie może trwać dłużej niż 34 godziny. Ale jak człowiek długo pojechał w śmieci, no to czasem trzeba poczekać ponad półtorej dnia, aż się odśmieci. I to leczenie, które mam, leczenie w cudzysłowie, bo też nie jestem zwolennikiem ani infekcji wirusowych, ani bakteryjnych, ani grzybiczych, ani żadnych innych, nie jest poważne, ale służy do. Więc służy do zmiany lokalizacji miażdżycy. Stąd u mnie akurat. Bo każdy ma, jeden ma tu miażdżycę, drugi ma tu, czwarty ma tam, więc każdy po rodzicach reaguje w innych miejscach. Więc mama nadwaga, więc promuje zawsze leczenie nadwagi dietą dobrych produktów. Mama, co jeszcze? Nadciśnienie, bóle krzyża? Nie ma. Mhm. Bóle głowy? Zero. Mhm. Wady wzroku? Jedna okularu do dzisiejszego dnia. Okej, świetnie, i to promuje. Ma się nawlekać igłę bez żadnych pomocy, tudzież bez lupy, co mi niniejszym czynię. I polecam każdemu z Was. I wady wszelkie wzroku leczę dietą dobrych produktów. Aczkolwiek nie na jutro, zawsze dietą dobrych produktów w wersji tłustej, czyli około optymalnej, ale umiar świadczy o Twojej klasie, bo jeden może zjeść na śniadanie mleko kokosowe, a drugi na śniadanie awokado z cytryną, czy jak moja córka ostatnio zrobiła awokado z czymś zielonym i z grejpfrutem zmiksowała. Nie wiem, co to było zielonego, ale kupione w Biedronce i na lodówkach. Wydaje się, że jadalne. Trochę wody do tego dodałam. Może być jakaś inna forma diety tłustej, więc można zjeść skwarki na śniadanie z cebulą i z jajkiem. Więc tłuszcze leczą oczy, bo wszystko, co się rusza w oczach, leczy dietą. Czy krótkowzroczność, czy dalekowzroczność, czy astygmatyzm, czy zwyrodnienie bramki żółtej, czy zaćmy, ale najpierw trzeba naprawić wszystko od dołu, bo z budownictwa, żeby naprawić ostatnie piętra, trzeba pomóc tym niżej, czyli zlikwidować nadwagę, zlikwidować bóle krzyża, zlikwidować wzdęcia, zlikwidować arytmię, zlikwidować dolegliwości koran, zlikwidować niedoczynność tarczycy i nadczynność tarczycy też dietą lub psychoterapią, albo tym i tym. W każdym razie dobra, zdrowa dieta ma doprowadzić do prawidłowej czynności mózgu. No, wiecie, rozumiecie. Każdy z nas ma gdzieś tam sprawy do załatwienia. Jedną chorobą, którą mam, no to żylaki u mnie. Żylaki leczyłabym wycofując albo bóle krzyża, albo bóle kolan, albo wycofując nadwagę. Żylaki się wdają, mówiąc metodą krawiecką, na diecie dobrych produktów lub każdej diecie niskowęglowodanowej. Co to znaczy dieta niskowęglowodanowa? I tu szacunek dla diety optymalnej i doktora Kwaśniewskiego, że podał nam, że potrzeba jadać od 0,3 g węglowodanów na kilogram wagi ciała należnej na dobę do 1 g węglowodanów na kilogram wagi ciała należnej na dobę. I co to znaczy? Mniej więcej 50 g węglowodanów, które jest w 350 g ziemniaków surowych, w 70 g kaszy gryczanej, w 800 g buraków, w 800 g pomarańczy, w 2 kg grejpfruta, w 800 g marchewki surowej, bo gotowanej nie polecam. Tylko na wielkie życzenia polecam. To jest 2 kg ogórka, 2 kg kapusty, 2 kg sałaty, więc takimi zielonymi, niskowęglowodanowymi, 3-2 kg selera nie jest w stanie człowiek podskoczyć. To jest 50 g czekolady gorzkiej lub jakieś inne słodycze typu 450 g gruszki, to jest 50 g węglowodanów lub jakby raz na tydzień się chciało, to jest
70 gramów chleba. To są 3 cienkie kromki, mniej więcej takiej wielkości. I warto się trzymać dobowej dawki węglowodanów. Czasami się nie da, jak się pije więcej, no to najwyżej się ma objawy przedawkowania węglowodanów, więc infekcje. I objawy przedawkowania węglowodanów, więc wzdęcia gazy, które od razu na diecie dobrych produktów. Wiecie, że jak zjecie za dużo zboża lub węglowodanów, to was wzdyma. A jeżeli nie wzdyma, to są gazy. Ja miałam taki objaw poranny przez jakiś czas, że rano przed wstaniem wychodził ze mnie gaz, ale w ilości jednego centymetra sześciennego. Niemniej jednak jest to mała ilość, ale już postrzegałam to jako Jezus Maria, starzeje się, głupota, Boże drogi, czego ja to ludzi nauczam, a sama mam takie poważne choroby. Na szczęście przegoniłam chorobę w inny kompartment, więc my wszyscy pracujemy nad tym, żeby żyć jak najdłużej, więc na razie będzie instrukcja, żeby przegonić chorobę po kompartmentach, a wręcz ona się znudzi, a potem co zrobić, żeby jej w ogóle nie mieć. I tu widzę, że kierunek jest jeść połowę, czyli dieta JP. Jeść mniej kalorycznie, co generalnie w medycynie wiadomo, co robione jest na szczurach i nie tylko, na ludziach też, że im mniej kalorycznie jemy, tym dłużej żyjemy. Więc jeżeli by wam się zdarzyło, że nic nie zjecie w tym dniu, krzywda się nie stanie. Osoby z chorobą nowotworową mają poczucie, że po jednym dniu one nie przeżyją. Osoby z zaawansowaną chorobą nowotworową po 3 dniach postu mają ochotę się odmeldować, to znaczy zastanawiają się, czy jest sens zostać tu na ziemi w otoczeniu ludzi, które według nich wygenerowało tą chorobę, bo tak naprawdę choroba nowotworowa jest interakcją osoby, która ma tą chorobę i otoczenia. Dlatego ja bym nie leczyła choroby nowotworowej, tylko otoczenie. Tak jak alkoholików, prawda? Alkoholik musi wiedzieć, że jest chory, ale tak naprawdę rodzinę oddajemy do remontu, czyli uczymy wszystkich rzeczy, które uczą w AA i to polecam i tego samego powinni uczyć partnerów osób z chorobą nowotworową, bo to jest choroba związku. Dobra. Co pani myśli na temat wegetarianizmu? Nie jedzenia mięsa. Jestem za. Że to jest dobre. Jestem za. Jak wyglądają na przykład powroty? Ja jestem od sierpnia, nie jem mięsa. Okej. W ogóle rzuciłam mięso, nie jem go w żadnej postaci. Ale na przykład teraz się zastanawiam, gdyby były takie sytuacje, kiedy w diecie dobrych produktów pojawiłoby się mięso, czy powrót do tego mięsa dla mojego, czy byłoby dobre, czy nie? Czy to jest dobre? Otóż widzę, że najważniejsze jest to, co napisali w Biblii. Ja nie jestem świadkiem Jehowy, chociaż szacunek dla ludzi, że nie kala człowieka to, co do ust chodzi, tylko to, co z ust wychodzi. I widzę to jako naczelną prawdę, aczkolwiek w dietetyce powinno być tak, jedz codziennie coś innego, rozgrzeszaj się, bo jesteś istotą niewinną i cokolwiek zjesz i tak jesteś istotą niewinną i Pan Bóg po śmierci pracuje jednak, żeby jednak nie, albo jak najpóźniej Cię powitał na tamtym świecie lub, lub jakaś inna forma radości, więc niech ten, który nie jada mięso, nie krytykuje tego, który jada mięso. Niech ten, który jada mięso, nie krytykuje tego, który nie jada mięsa. Aczkolwiek można by opowieści o tych i o tamtych opowiedzieć równie dobre, negatywne i pozytywne, bo ten, który jada mięso, ma chęć zarabiać, dlatego się leczyłam wieprzowiną, ma chęć działać, ma chęć dawać, się rozdawać. Natomiast ten, który potem wyścig szczurów, ale potem przechodzi na okolice wegetarianizmu, tudzież weganizmu, kiedy za dużo ma. Bo zauważam, że wszyscy ci, którzy najpierw się najedzą mięsa i mają już zabezpieczenie finansowe, czyli dom, drzewo, dzieci, prawda? Tudzież partnera. No, też. Więc...
Więc jeżeli mamy już to zabezpieczenie i mamy wszystko to, co chcemy tu, to potem wchodzimy w jakieś elementy cuda na kiju. Typu nie jemy mięsa, typu 3 dni na wodzie, 3 dni bez wody, bez jedzenia, tydzień bez wody, bez jedzenia. Czy są ludzie, którzy dłużej funkcjonują bez wody, bez jedzenia? Medycyna mówi, że się od razu umiera. To nie jest prawda. Tylko jak tu dotrzeć do osób z chorobami nowotworowymi? To będzie osobny cykl w Warszawie na ten temat, więc może zostawmy ich, bo są to osoby, które się nie obserwują, czyli rozdział 2 i 4 diety dobrych produktów, które mówią, które raczej potrzebują od innych wiedzieć, jak żyć, i inny ma im powiedzieć, jak ma postępować. Co jest oczywiście fajne, ale wyobraźcie sobie, że ktoś by wam mówić, co macie robić. No proszę cię. No, celem jest nauczenie się bycia osobą wolną. I w momencie, kiedy ja bym musiała słuchać 24/7, co mam robić, to generalnie szacunek, ale ja tego nie kupuję. Więc po prostu samoobserwacja, uczenie się własnego ciała, uczenie się własnych myśli, uczenie się własnej mowy. Wiedząc, że mowa jest konsekwencją myśli, czy jak mówi jeden ważny z drugim ważnym, słowo jest pierdnięciem myśli. Psycholodzy tak mówią. Jak zwał, tak zwał. Macie być szczęśliwi. Mama nadwaga, mama żylaki. Co jeszcze ma mama? Znaczy w tej chwili to ona przecież już nie żyje. Ale w sumie też do lekarza nie chodziła. No i... Na co zmarła? No właśnie na raka. Raka. A propos nowotworów, polecam, żeby tworzyć u siebie wysoki potas dietą dobrych produktów, czyli okolice diety niskowęglowodanowej, raw food, czyli surowe jedzenie jest mile widziane, niskowęglowodanowe produkty są na porozmawiajmy.tv, tam wchodzicie w Ewarynarczyk Witoszek i jeden z filmików, gdzie jest tam temna nagrantowo czerwono-biało ubrana. W ostatniej minucie jest cały artykuł drukiem, co ma działanie antynowotworowe, ale nie dopisałam, że również antymiażdżycowe, żeby ktoś nie myślał, że to tylko jest dla tych, którzy mają dewiacje. Właśnie jakieś tam po rodzicach, każdy z nas ma dewiacje. W związku z tym wysoki potas chroni przed nowotworami. Jak uzyskacie wysoki potas? Psiankowate, pomidory, papryka, dla niektórych ziemniak, bakłażan, dyniowate wszelkie, kapustne, jeżeli lubimy, ryby jak najbardziej, oleje wszystkie jak najbardziej. Mama, coś pilnego, bo muszę być gdzieś indziej. Muszę kończyć. Jak nic pilnego, to muszę kończyć. Mama, muszę kończyć. Na razie, pa. Zatem, wysoki potas chroni przed nowotworami. Ryby są doskonałe, dlatego w mojej diecie bardziej akcentuję ryby niż żółtka, ale każda dieta jest dobra. W diecie dobrych produktów akcentuję, że każda dieta jest dobra, z wyjątkiem diety Montagnaca. O tym to już w każdym filmiku mówię, więc mogę kontynuować. Ale na dzień dzisiejszy na to mam kłopoty z jelitem grubym. Każde dolegliwości są wyleczalne. Kłopoty z jelitem grubym to są nadspożycie zbóż. Żyto, pszenica, jęczmień, owiec, orfisz, ze zbóż, chleb, żur, kawa zbożowa z żyta, pszenica, mąka, bułka, makaron, ciastka, ciasteczka, torty, krakersy, paluszki, jęczmień, chrupniaki, piwo, owiec, owsianka, otręby owsiane, orfisz i ze zbóż, to jest ryżku, kukurydza, prosto, jagły, sorgo i bambus, ale tego się nie używa w naszym. Po 3 dniach można zrobić swoje, ale efekt jest taki, że uzyskuje się wyleczenie chorób jelit, każdej choroby jelit. I jelita również są chore, z
skutkiem nadspożycia produktów mlecznych, więc kawa tak, ale bez mleka, jogurty, kefiry tak, ale nie codziennie, tylko co 3 dni albo może rzadziej. Danonki, sery, żółte maślanki i lody, i śmietana w zupie jest również przyczyną dolegliwości jelit. Oczywiście dolegliwości jelita grubego są związane z nadspożyciem białek zwierzęcych, dlatego kulawe leczenie, to jemy zboża, leczymy się białkiem zwierzęcym i mieszaniem białek zwierzęcych. Znowu leczymy, jemy zboża, leczymy się białkiem zwierzęcym i mieszaniem białek zwierzęcych. To co ja Wam wygenerowałam infekcją, już Wam mówiłam na początku. Znowu jemy zboża i znowu generujemy nadspożycie białek zwierzęcych, bo na jajkach, wieprzowinie, boczku, schabie czy roladzie wołowej pięknie wszystko się czujemy i potem znowu zboża. I potem pytamy się, a dlaczego organizm ma siwe włosy? Albo dlaczego wygenerował nowotwór? Albo dlaczego szczelił tu lub tam? No dlatego, że nie wyszliśmy z tego zakrętego klęgu. Otóż ja zachęcam do podróży, czyli kierunek dieta dobrych produktów, która zawsze likwiduje nadwagę, zawsze likwiduje wzdęcia, zawsze likwiduje zespół wrzeźwiącego jelita, zespół nadwrażliwego jelita i zawsze dolegliwości jelita grubego, ale żeby nie promować sobie choroby nowotworowej, proponuję dzień śledziowy, typu pół kilo śledzia rano, pół kilo śledzia w obiad, to tytułem żartu, bo nie jestem w stanie tyle zjeść, ale tak zaczynałam leczenie z nadspożycia zbóż. Wchodząc w dietę optymalną, pół kilo boczku byłam w stanie zjeść, teraz po prostu popatrzę na to, jak sroka gnat, mówię, Boże drogi. Ale to co, sam śledzik, czy w ogóle sobie po swoim uczu? Śledzik w oleju, w occie, z cebulką, bez cebulki, z pomidorkiem, bez cebulki. Ale ze śmietaną, ze majonezem. No dokładnie, bo to jest ze śmietaną, to są dwa białka, z majonezem dwa białka, z olejem można. No może być zupa jarzynowa do tego lub rosół, może być zupa pomidorowa, ogórkowa, kapuśniak. Czy jak ostatnio pacjentka powiedziała, że pyszna jest zupa pomidorowa, typu pomidor zmiksowany z cebulą, odrobina tłuszczu, coś z tych dobrych produktów i ona do tego daje ćwierć banana pokrojonego w kostkę i do tego odrobinka cynamonu. W życiu nie wiedziałam, że tak można zrobić zupę pomidorową, ale wiecie, no... Córka mi ostatnio zjadła nasiona chia zalane mlekiem migdałowym z Biedronkiem, to znaczy napój migdałowy. No jadalne, fajne, nawet 3 razy lepsze niż to, które jest promuje się typu kaszka manna na mleku. No mleko uchowaj Boże, a z Biedronce są te mleka sojowe, migdałowe. Ja sama robię mleko sojowe. Świetnie, i to świetnie. Wygląda, jest to bardzo prosty sposób, zalewam po prostu sezam ciepłą wodą, miksuję w mikserze, świetnie. Potem przecedzam przez świeżą nową pączoszkę i wszystkie mleka sojowe, sezamowe, kokosowe można zrobić samemu. Świetnie. Najtańszą metodą, jaka jest możliwa. Dokładnie. Przy czym osoby w zaawansowanym stanie zapalnym, typu miażdżyca galopująca, tudzież duża i nowotwór, tudzież z przerzutami, one mi łakną sezamu i lnu. Uznaję to rzeczywiście jako Pan Bóg w tych chorobach. Rzeczywiście bardzo polecam sezam i len, tylko może bez cukru, może z ksylitolem, tylko nie codziennie stewią, ale też broń Boże codziennie, nie uczyć się bez połączenia z cukrem. I im większe jest zapotrzebowanie na sezam, tym więcej jest stanów zapalnych, więc tym bardziej podścianowo jest osoba, więc zawsze czekam, aż ustąpi to zapotrzebowanie na sezam, co oznacza, że człowiek jest w coraz lepszym stanie metabolicznym. Więc wysoki potas już wiemy, wysoka witamina D3 chroni przed nowotworami. I teraz medycyna klasyczna. Masz problem? Łykaj potas. Uchowaj Boże. Masz problem? Łykaj witaminę D3. No pełny szacunek, ale wysoką witaminę D3 robi się dietą dobrych produktów, czyli niskowęglowodanową formą, nie bój się tłuszczów i nade wszystko ryby w kosmos. I w ten sposób robi się witaminę D3 w kosmos, czyli powyżej 50 jest zalecane, mimo że w normach laboratoriów zobaczycie powyżej 30 jest ok.
Zatem nie witamina D3 w kapsułkach, aczkolwiek pełny szacunek, bo teraz kropią jodem, biorą witaminę K2 zamiast wypić wodę spod kiszonki lub wodę spod ogórków, zamiast czasami pomyśleć o zrobieniu drożdżówki już powiem w jakiej opcji jest dobre, to po wziąć paczkę drożdży, podzielić na 4, w każdą ćwiartkę wsadzić do jednej szklanki i dać łyżeczkę cukru, zalać ciepłą wodą do połowy i za 30 minut wypić. Oczywiście nie codziennie, tylko jako heca. Oczywiście ludzie mówią, Jezus Maria, w chorobie nowotworowej poleca drożdże. Drożdże są przyczyną chorób nowotworowych. Jakieś kompletne pomieszanie z poplątaniem. Bo grupa, która o tym mówi, że pasożyty są przyczyną chorób nowotworowych lub drożdże są przyczyną chorób nowotworowych lub gruźlica jest przyczyną chorób nowotworowych, po prostu albo nie była za pan brat z medycyną, albo po prostu coś tam wie, już tłumaczę o co chodzi. Choroba nowotworowa, która będzie za 30 lat, zaczyna się od choroby wirusowej, potem jest choroba grzybicza, dokładniej pasożytnicza, potem dajmy na to, jak się komu zdarzy, to gruźlica, dopiero potem nowotwór. To jest jeden szlak metaboliczny, dlatego ktoś, kto reaguje tymi wcześniejszymi stadiami, jest dobrze, ale przynajmniej wiadomo, o co chodzi. W medycynie wiadomo, że jak się ma wirusa opryszczki narządów rodnych, to tam predysponuje do nowotworu, więc choroby wirusowe predysponują do nowotworów, ale jeżeli się ma opryszczkę tu, a po rodzie ma się nowotwory narządów kobiecych, no to wiadomo, że ta opryszczka na wardze zmienia lokalizację zapalenia stąd tu i jest to korzystne, bo zmiana lokalizacji stanu zapalnego, więc kompleksów immunologicznych lub kompartmentu jest korzystna, ale no wiadomo, że po co mieć wirusa tu lub wirusa tu. Wirusy leczymy dietą dobrych produktów, jakiekolwiek byście nie mieli. Czy AIDS, czy wirusowe zapalenie wątroby z alatami, aspatami, gdzie po alatach, aspatach poznajecie, że jest coraz lepiej. Gdziekolwiek mamy wirusy, to jest w stanie się zlikwidować dietą dobrych produktów. Zachęcam do jednego rodzaju białka zwierzęcego na dobę, żeby wiedzieć, który nam jest przyjaciel, który nie. Natomiast można stosować dni bez białek zwierzęcych też. Więc dieta wegańska promuje nadspożycie węglowodanów. Dlatego moje opowieści o sałacie, o szpinaku i o dawce węglowodanów dobowych i opowieści o niskowęglowodanowej diecie typu woda spod ogórków lub herbata z cytryną na śniadanie, herbata z grapefruitem na obiad. Bo tak też można, a na kolację o 17 coś porządnego do zjedzenia typu warzywa na ciepło typu brokuła oblana olejem z pestek dyni czy wedle własnych widzimisię, może być bez oleju. Dobra, więc tak, ojciec na choroby. Nie chodzi do lekarza, to nie. I bardzo dobrze, bo zawsze szanuję tych, którzy widzieli lekarza 50 lat temu. Oni mają większą wiedzę. Ufają sobie i wiedzą, że lekarz też człowiek i też może popłynąć. I zawsze należy zachować pewien dystans do wiedzy lekarza, która jest duża. W końcu kształciłam się 6 lat studiów, potem 2 lata jednej specjalizacji, 5 lat drugi stopień specjalizacji, potem cały czas zwiększam ilość swojej wiedzy, bo lubię. No każdy ma jakieś dewiacje, ja mam taką. Lubię to wszystko jakoś pokomponować, natomiast zawsze akcentuję, żeby ufać wyłącznie sobie. To znaczy przede wszystkim sobie, drugim może służyć jako wskazownik, no pomoc. No czasami wszyscy zejdziemy do ściany, no Boże drogi. Czasami ta pomocna dłoń jest potrzebna, podtrzymać nas za palec, żeby nam pomóc się wyłowić, prawda? Może toniemy i trzeba nam paluszka, żeby... O, jest pomoc, o, jak dobrze. I wtedy poczucie bezpieczeństwa jest tak duże, że sama dopłynę do brzegu, prawda? Bo to strach nas zabija, lęk nas zabija. To są największe zabójcy, najwięksi zabójcy. Strach, lęk,
brak poczucia bezpieczeństwa, brak poczucia własnej wartości, poczucie winy, niemożność pójścia swoją drogą, niemożność kreacji, to są przestępcy. No, znam na raka gardła, ale myślimy, że to spowodowano papierosów i alkoholu. Tak, czynniki na zewnątrz nas są przyczyną chorób. No, ja generalnie szacunek, gdzie generalnie dietą dobrych produktów leczy alergię na chrom, nikiel, pyłki traw, drzew, krzewów, czegokolwiek z czynników zewnętrznych, uczulenie na środki do prania, tudzież alergeny wziewne, choroby zawodowe, na przykład piekarzy, nie ma sprawy, jakiekolwiek alergeny wziewne, czy raki kominiarzy jako reakcje nasadzy, też czynnik zewnętrzny, raka płuc po papierosach, jasne, czynnik zewnętrzny, pokażcie mi jednego tego, który wyleczył się z raka płuc, jak przestał palić, no generalnie nie ma takich, tudzież trzeba policzyć na palcach. Jest to czynnik, który uwalnia, tak zwany trigger. Nie czynniki zewnętrzne są głównym naszym winowajcą, tylko nasze zaburzenia odporności, o których teraz będziemy mówić, czyli wszystko zachęcam, żeby leczyć dietą dobrych produktów, więc naprawić warunki u siebie, żeby czynniki zewnętrzne nie miały do nas dostępu, tudzież na dwie ręce. W związku z tym wysoka D3 rybami, owocami morza, może być kawior i szampan wytrawny, mogą być śledzie bez szampana wytrawnego i bez kawioru, mogą być krewetki z Biedronki z czosnkiem lub bez czosnku lub... No czosnek nie za bardzo. Lub to cebula, proszę. Może pora, może szczypior, bo bardzo korzystnie działają takie produkty. Więc witaminę D3 trzeba uzyskać wysoką. Potas trzeba uzyskać na wysokiej granicy normy. Potas jest od 3,5 do 5,2. Ja jestem za tym, żeby potas był. W jakich produktach jest potas? Papryka, bakłażany, dyniowate, kapustne. Może w rybach nie od razu skracam temat i od razu nie tam, gdzie jest potas, ale to coś, co jest niskowęglowodanowe i co jest korzystne w promocji odpowiedzi immunologicznej nie nowotworowej, więc nasiona roślin oleistych inne niż strączkowe, więc sezam, len, orzechy włoskie, laskowe, nerkowce, peski dyni, słonecznik i proszę dalej. Może być też grochowa fasolowa, czy fasolka po brytońsku, czy mleko sojowe lub masło z orzechów ziemnych. Aczkolwiek strączkowe służą jako nośnik albo skwarków, albo cebulowych. Już mówię, mamy roślinę z rośliny strączkowych, zupę z rośliny strączkowej, więc grochowa, fasolowa, czyścicierzy, czy soczewica, ona ma nosić cebulę, czosnek, porę, szczypior. Skwarki lub jakikolwiek olej, może być tam batat z Biedronki trochę, lub dynia też taka jakaś mrożona, żeby robiła za pomarańczowe, lub papryka czerwona po lub pomarańczowa pokrojona w kostce, żeby robiła za marchewkę, bo gotowana marchewka nie jest taki do końca przyjaciel. Skąd to wiem, jeżeli robię programy antystarzeniowe na różnych drogich testach, uchowaj Boże, to we wszystkich wychodzi, że gotowana marchewka robi problem, podobnie jak miód, bo to zachowuje się jak reakcja krzyżowa. Czyli... Mama. Czyli jabłka, winogrona, banany, miód i marchewka gotowana to jest jakoby jedno i zachowuje się w organizmie tak, jakby nadspożyło się zbóż. Dlatego jeżeli w testach wychodzi, że na któreś z tych uczulenie lub na produkcję przeciwciał lub na produkcję przeciwciał na jakiekolwiek drożdże, które uważa się, że niby są przyczyną chorób nowotworowych lub pieczarki, szacunek, to nie tak, warto jadać niskowęglowodanowo i warto nie nadspożywać tych produktów, które wymieniłam. I skracam temat do pigułki, w której się niestety poruszam jak pcha po temacie, czyli na jedno pytanie odpowiadam z drugiego równie całkiem kompartmentu, więc szacunek nad tym, natomiast jeżeli ktoś mnie wyhaczy, to podam drogę, dlaczego zadaje mi pytanie tak,
A odpowiedź dostaję z drugiej końca mańki. Więc witamina D3 w kosmos, czyli powyżej 50, tylko dietą dobrych produktów z aneksem albo żółtka, albo ryby, albo galareta z kurzych nóżek, czy tam wieprzowa, oczywiście jako droga do szczęścia, albo bogracz z cielęciny, czy flaki cielęce, jeżeli ktoś to lubi. Potas to wiadomo, niskowęglowodanowe rzeczy, bataty, nerkowce, bakłażany, ogórkowa, kapuśniak, rosół z lnem, o tak, jako ciekawostka, lub z nasionami chia, jako ciekawostka. Dobrze, HDL-DDL ma być 1:1, to również służy przy hamowaniu dewiacji nowotworowej. HDL uzyskujemy wysoki na diecie niskowęglowodanowej z jednym rodzajem białka zwierzęcego na dobę lub nie bez białka zwierzęcego na dobę, z kaczkobiałkach zwierzęcych, te, które Ci są przyjaciele. Jeżeli chcesz jeść białka zwierzęce raz na tydzień, to również masz moje błogosławieństwo. Białka zwierzęce 3 miesiące bez, jestem za. Po 3 miesiącach zaczyna się robić problem, bo jest przedawkowanie węglowodanów, co widać w diecie Gersona, która jest w pewnym sensie zła, bo jest tam nadspożycie surowej marchewki, surowego soku, soku spod surowej marchewki, soku spod surowego jabłka, więc Gersona lub dietę Dąbrowskiej należy robić z wyłączeniem soku z surowej marchewki, z soku surowego jabłka lub raz na tydzień te kłopotliwe produkty. Że miód jest przyczyną chorób nowotworowych, to wiecie. Generalnie, jakbyście nie wiedzieli, to zachowuje się, jakby się zjadło pół kilo chleba. Miód wywołuje każdą cukrzycę typu 2, bo wiecie, jest taki program w klasycznej medycynie słuszny zresztą, że to, co leczy cukrzycę typu 2, to leczy również z choroby nowotworowej. I generalnie diabetolodzy wiedzą, że wiele cukrzyc uzyskało się u osób, które zaczęły pić miód. Przestają pić miód, cukrzyca się cofa, ale to nie tak do końca. Zatem dieta dobrych produktów zawsze leczy cukrzycę typu 2. Zawsze. Proszę? Pyłek fetowy ma takie same właściwości. Tak, zrezygnować. Aczkolwiek jest niżej węglowodanowy, więc jest bardziej, jestem nie za. Ja bym jestem za tym, żeby raz w tygodniu. W poniedziałek aloes, we wtorek pyłek kwiatowy, w środę imbir, a w czwartek papryczki chia, a w piątek może rosół z nasionami chia, a w sobotę może coś, co wy wymyślicie. I też będzie dobre. Zatem witamina D3 w kosmos, potas w kosmos, do granic. Do granicy 5,2, HDL wysoka, LDL uzyskuje się do granicy HDL stosując jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę lub nie bez białka zwierzęcego. Co jeszcze? Piękną profilaktyką nowotworów jest uzyskanie limfocytów do granulocyty, limfocyty do neutrofile 1:1. I to się uzyskuje dietą dobrych produktów, zasadami 1, 2, 3, 4 rozdział diety dobrych produktów. Streszczenie jest na mojej stronie internetowej www.dietaoptymalna.com. Książki można nie czytać, wystarczy tylko te streszczenie, aczkolwiek zachęcam do zasilenia autora w gotówkę. Żartuję. Więc osoby z przerzutami nowotworowymi nigdy nie mają HDL, nigdy nie mają limfocyty do neutrofile 1:1. Zawsze limfocyty jest 1, a neutrofile 3. Na mojej diecie następuje powolna normalizacja. Co jeszcze? Zatem, jeżeli chcecie, to ja w ten sposób sprawdzam, czy osobowość nowotworowa Wam już odeszła, aczkolwiek osobowość nowotworowa zawsze wysyłam do psychologa. Po pierwsze się obserwuj na diecie dobrych produktów, więc rozdział 2 i 4. I rozdział 2, to znaczy jeżeli wieczorem masz problem, to w ciągu dnia zjadłeś śmiecia. Jeżeli rano masz problem, w dniu poprzednim zjadłeś śmiecia. Pisz, co jesz na diecie dobrych produktów. A psycholog ma rozbić osobowość nowotworową, więc ma Cię uczyć asertywności, brania, cieszenia się tym, co masz,
robienia swoje, porzucania poczucia winy, dawanie, zbranie, ma być w równowadze, macie uczyć pasji i pokazywania innym granic, gdzie ci mogą wejść. I robienie swoje. I ubieranie się na kolorowo. Zachęcam, żeby powyżej pasa nie było czarnych, szarych i brązowych ubrań. Poniżej pasa też, ale się nie przejmujemy. Im bardziej kolorowo się ubieramy, tym mamy bardziej kolorowe życie. Medycyna chińska mówi, jadaj kolorowo i w tym sensie w diecie dobrych produktów jestem za kaszą gryczaną w rosolem też i za kawą czarną w kolorze brązowym, natomiast powinni sprzedawać miksy na różnych rogach, a nie te Biedronki, tudzież różne, no też sklepy, nie powinnam narzekać na Biedronkę, jak promuję mlek, napój sojowy czy migdałowy tam do sprzedawania, ale możemy sami sobie zrobić dobrze. Dokładnie. Dokładnie. Ostatnio usłyszałam taką jedną bardzo ciekawą rzecz, że najpierw jest myśl, potem jest uczucie, a dopiero potem jest działanie. Oj, to tak. I jeżeli nawet w najgorszej sytuacji pomyślimy sobie cokolwiek, nawet na samym końcówce gdzieś tam naszego mózgu, pomyślimy sobie świadomie, że zobaczymy jakąś pozytywną stronę, to uczucie automatycznie pojawią się pozytywne i nie będzie złego działania. Świetnie. I ja się właśnie do tego stosuję i to jest zgodne z tym, co pani przed chwilą powiedziała. Nauczam ludzi też o tym, żeby wzięli pokarm do ręki i się zastanowili, co mi to przyniesie. I generalnie uczyli się intuicji, czyli zwiększali ilość własnego doktora we własnym ciele. Świadomość. Dokładnie. Jemy i myślimy nad tym, co nam to da. I ja promuję życie bez nałogów, to znaczy jednym nałogiem są zboża i mleczne, które promuję jadać co 3 dni u małych, a rzadziej u dorosłych, tu gdzieś jeszcze rzadziej, bo one mają silne działanie cukrogenne, czyli zachowują się jak olbrzymia ilość jedzenia. A tak naprawdę chodzi o to, żeby jeść połowę, jeść mniej i uczyć się siebie. Jest choroba mioautoagresyjna. Moja dieta jest nacelowana na leczenie wszelkich chorób z autoimmunagresji. I każda choroba z autoimmunagresji, każda bez wyjątku jest wyleczalna na diecie dobrych produktów. Każda. I jaką tylko sobie zamarzysz. Każda. Na diecie dobrych produktów jest wyleczalna choroba. I teraz nie wiem, czy powiedzieć. Downa. Mhm. Dokładnie, aczkolwiek jeżeli ktoś przychodzi do mnie, to najpierw mówię, żeby szedł i załatwił sobie rentę na stałe, bo są to ludzie zwykle o niskim uposażeniu. No i czy to jest moralne? Nie wiem, ale jeżeli widzę osobę, która ma niskie uposażenie, no to żyjemy po to, żeby wspierać tych, którzy mają za mało, a chcą się uczyć. No więc jakiekolwiek zespoły genetyczne, jakiekolwiek sobie nie wymarzycie, są wyleczalne na diecie dobrych produktów. To widać już w ciągu miesiąca. Ja wiem, że mówię rzeczy dziwne, ale prawdziwe. W ciągu miesiąca te osoby z wadami genetycznymi garną się do ludzi, zaczynają trzymać uważność, więc wzrok, łapać kontakt wzrokowy. Zaczynają głębiej oddychać, bo o to chodzi. Zaczynają się uśmiechać, zaczynają żyć przytomnie i tylko błogosławić teraz rodziców, żeby się obudzili. Wracamy do chorób z autoimmunagresji. Jakąkolwiek byś sobie nie wymyśliła, jakąkolwiek. Czy stwardnienie rozsiane, która ma po prostu abstrakcję, już leży? Czy wrzodziące zapalenie jelit? Czy goście z przewlekły postępujący? Czy niedoczność tarczycy, czy błyszczycowe zapalenie stawów, wszystko to jest wyleczalne na diecie dobrych produktów. Jak długo to trwa, jeżeli wolowa już jest przywlekła? Już. Przeciwciała, jakie bykolwiek nie były, czy przeciwko boreliozie, bo to jest również choroba autoimmunagresji, która również jest wyleczalna na diecie dobrych produktów,
czy ASO, antystryptolizyny, które polecam zrobić w chorobach zatrudnionej agresji każdej, kosztują 5 zł raptem na własne skierowanie, typu idę do laboratorium, oddaję krew i 5 zł i no czasem 7 i robimy badania ASO. Więc tak, to przeciwciało, które pojawiło się, czy przeciwcytrulinowe, czy agady, czy IIA, czy przeciwtransglutaminazie tkankowej, czy jakiekolwiek antycytrulinowe, czy endomysjalne, czy mianoana, cokolwiek sobie wymarzycie, ustępuje na diecie dobrych produktów. Najpierw ustępują przeciwciała, które pojawiły się jako ostatnie. I teraz tak, zwykle osoba z autoimmunnej agresji nie jest zdiagnozowana do końca, bo ma tylko na przykład ANA, albo ma tylko przeciwtransglutaminazie tkankowej, albo ma tylko GADY. I teraz tak, lub z niedoczynnością tarczycy TPO lub TG. No po prostu, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, w medycynie są to badania jednak kosztowne i u specjalist nie uzyskacie całego wachlarza wszystkich przeciwciał, bo od razu właściciel przychodni by musiał zamknąć przychodnię, ale taki doktor ma papiery na łopacie, bo żyjemy w takim kraju, a nie innym, gdzie jest bardzo dużo ludzi nastawionych typu daj, a typu masz nie do końca. Może za dużo mam do czynienia z tymi, którzy grają w chorobę, a nie tak do końca ją mają, tudzież chcą żyć na społecznych datkach. Nie będę w to wchodzić i zostawmy to o mnie. Natomiast niech się ci ludzie obudzą i niech się zajmą sobą. Mówię wszystkich, którzy chcą na rentach wcześniejszych funkcjonować lub nie mają pracy. W Biblii pisze, nie pracujesz, to nie jesz. Niech zaczną pościć, tylko że kto potrafi pościć, na diecie dobrych produktów da się pościć. To znaczy nie zachęcam do głodówek, tylko zachęcam do po prostu naturalnym wchodzeniu w jedzenie, które każdy z nas ma, bo czasami śniadanie nie ma ochoty zjeść, czasami kolację nie ma ochoty zjeść, a jak czasem drugą 8 dni bez jedzenia na wodzie i też pracowałam i też się dało, tylko zaczęłam zwalniać i zaczęłam się zastanawiać, a po co to wszystko? Więc tak, autoimmunna agresja ustępuje. I teraz tak, zależy jakie mamy przeciwciało. One maleją około, na przykład TPO, czy TG, czy ANA, maleje około o 200. Co 6 do 8 tygodni i tak po prostu czekamy, aż to zmaleje. Stosujemy jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę lub dzień bez białka zwierzęcego. Białko zwierzęce jemy częściej niż 2 posiłki na dobę. Tutaj bardzo pomocne są ryby, jeżeli je lubimy, jeżeli nie lubimy, nie wolno. Jeżeli nie lubimy, to wtedy pomocne będą żółtka, jeżeli nie lubimy, nie wolno. Jajka ja uznaję, że powinno się jeść lub żółtka góra 2-3 razy w tygodniu, ale jeżeli jest zapotrzebowanie na 5 razy w tygodniu, no to Boże drogi, no to tak ma być i już. Jeżeli mi jedzą pacjenci codziennie jajka przez miesiąc, to znaczy, że tak ma być i już i czekamy na takiego pacjenta. Jeden ma na leczenie na wołowiną typu bogracz, czyli wołowina, papryka czerwona, pomidory, cebula i ewentualnie coś może ziemniaka tam fruwać, albo batata, albo dyni, jako ciekawostka. Lub jakieś flaki cielęce lub wieprzowe, lub każdy ma własne. Chodzi o jakie przeciwciała. Jeżeli są to przeciwciała w boreliozie, też maleją. Co 2 miesiące zachęcałabym, żeby nie robić. Natomiast uważam, że niepoważnym jest leczenie boreliozy pół roku antybiotykami. Gdzie w boreliozie leczą pół roku antybiotykami, co rozumiem jako laryngolog. Natomiast ci, którzy leczą pół roku antybiotykami w boreliozie, stosują protokoły z autoimmunnej agresji, które stosuje się również w atopowym zapaleniu skóry, czyli drapaniem w okolicy różnej. O, takie. Co to są protokoły w autoimmunnej agresji? To jest miód, marchewka gotowana, jabłka, tylko wtedy, kiedy masz ochotę.
chce, to jest protokół z autonomii agresji zboża. Generalnie rotuj, mleczno oczywiście rotuj. Jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę, tutaj tego nie wiedzą w protokołach z autonomii agresji. Jadaj to, na co masz ochotę i tego też może nie do końca akcentują w chorobach z autonomii agresji. Co to jest protokół z autoimmunnej agresji? Obserwuj się. Tego też nie akcentują w protokołach z autoimmunnej agresji, co ja akcentuję. I wycofuj z jedzenia to, co ci szkodzi, dlatego pisz przez miesiąc, dwa, trzy, co jesz, żeby potem nie popłynąć. O jakie przeciwciała chodzi? Mówię o dwóch chorobach, łuszczyca i... Każda łuszczyca jest wyleczalna na diecie dobrych produktów. Każda bez wyjątku. Metoda dla starszych jest zestawy dobowe typu jajka plus ziemniaki plus tłuszcz z listy dobrych produktów. Jeden akceptuje skwarki, drugi akceptuje olej z pestek dyni, a kolejny zje olej rzepakowy, czy sojowy, czy winogronowy i zostawiamy to z Bogiem. Kolejny zje benekol lub inną kardiologiczną margarynę, którą ja jestem również za, lub awokado. Natomiast dla dorosłych łuszczycowe zapalenie stawów i łuszczyca skórna i inne objawy łuszczycowe, Anna czasem podwyższona, ale nie zawsze, ustępują na zestawie dobowych ryba plus ziemniaki plus tłuszcz z listy dobrych produktów. Szukamy tłuszczu. Masło klarowane? Ja nie jestem zwolennikiem masła klarowanego, masła zwykłego. Ma się ochotę, to się je raz w tygodniu. Zbyt wiele widzę po tym problemów. Jestem za, a nawet przeciw. Może z akcentem trochę na przeciw, ale... ale nie mają zdolności jasnowidzenia, nie widzą, że jestem zajęta. A co zamiast masła? No właśnie. Awokado. Tak, lub tłuszcz kokosowy, lub benekolej, te inne margaryny dziwne, ale do czego to margaryny? No, olej z pestek dyni, dobry kułasz. Czekolada gorzka, ale mówili do was, były uzależnione od czekolady, więc może nie będę podskakiwać i promować z własnych błędów. Skwarki, tak, dla osób z chorobą nowotworową bardzo przyjazne są skwarki. Skwarki z czego? Skwarki ze słoniny. Wieprzowej słoniny. Tak, ale nie z boczku. Tylko spokojnie. Bo są etapy leczenia choroby nowotworowej, więc uznałabym jako jeden etap uczenie się niskowęglowodanowego jedzenia, więc dieta tłusta, tudzież można wchodzić w dietę optymalną, czy na śniadanie zjeść brokułę z majonezem, albo na śniadanie te śledzie, też niby optymalne jedzenie, lub ten boczek. I to jest jako droga do... Aczkolwiek miałam wczoraj znajomego, który ma bóle biodra i uwielbia, już ma coraz mniejszy, był zakwalifikowany do operacji, ból bioder. Już generalnie stwierdza, że się odkwalifikował, bo ma wszystko dobrze. Zresztą nie on jedyny na mojej diecie. Kwalifikacja do operacji kolan i bioder następuje samo zdyskwalifikowanie się, bo każde te stany następują samowyleczenie. To znaczy, jeżeli jest chociaż pół godziny bez bólu w ciągu dnia, to jest zielone światło. Jeżeli jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bólu kolan lub bioder, to rzeczywiście jest gorzej. Więc etapy w leczeniu dietą są takie. Więc dieta mięsna, tak? Czyli dzień wołowy, dzień wieprzowy, dzień jajeczny, dzień śledziowy. A potem zauważamy, że to i tak przeszkadza, więc skwarki z cebulą na śniadanie. Albo skwarki w zupie, teraz w rosole. No fajnie, da się zjeść. Albo potem przestaje się człowiek jeść i wchodzi w jakieś poszukiwania po strączkach. Strączki nie leczą z choroby z autoimmunnej agresji w podskokach, ani z choroby nowotworowej, no mają być nośnikiem. A jak ktoś jest wegetarianem? Nasiona roślin oleistych inne niż strączkowe, aczkolwiek te strączki to groszek zielony, fasolka szparagowa. Tak, ale wolałabym w zupie, żeby to był nośnik jakiejś wody lub mleko sojowe, no woda była głównym posiłkiem, lub masło orzechowe z orzechów ziemnych, gdzie tam tłuszcz jest głównym nośnikiem. Ale orzechy ziemne to też strączki. Wiem, ale jest to tłuste.
Więc z białek zwierzęcych ludzie z grupą krwi B i 0 lubią wejść w strączki. I ja się cieszę, bo w ten sposób likwidują nadspożycie białek zwierzęcych, ale trzeba potem leczyć ich ze strączków. I ludzie, którzy mają dolegliwości, tudzież na dole, typu choroba nowotworowa i terblówego, uchowaj Boże, lub bóle bioder, uchowaj Boże, to jednak zachęcam skrót, więc ryby i nasiona roślin oleistych inne niż strączkowe. Tylko na takiego klienta, który do tego celu dojdzie, czekamy. Nie musi być na jutro. Więc strączki nie leczą z chorób z autorami agresji w podskokach. Nie zalecam ich codziennie, ale jako drogę do uznaję, bo każdy ma jakąś drogę do i każdy idzie jakąś drogą. Więc TPOTG zawsze maleje do zera. W programach szybkich ginekolodzy, którzy mają kobiety w ciąży lub matki karmiące w prowadzeniu, robią TSH co 2 tygodnie i taka kobieta ma być na zdrowej diecie i obniżać zapotrzebowanie na Eutyrox, lewotyroksynę czy eltroksin, cokolwiek na ten temat. Co 2 tygodnie robią ruch. Oczywiście ryby w podskokach powodują zmniejszenie zapotrzebowania na Eutyrox i wszystkie pochodne, wszystkie chemiczne nazwy lewotyroksyny. Też do zajścia w ciążę są potrzebne. Coraz mniejsza ilość TSH. TSH ma być od 0, dajmy na to 4 do 2,5. Wszystko co powyżej to okolice niedoczynności, wszystko co powyżej to okolice, poniżej to okolice nadczynności, więc poniżej 0,4 to okolice nadczynności, powyżej 2,5 to okolice niedoczynności. I im niższe TSH, właściwie to powinno być wokół jedynki, łatwiej zejść w ciążę, więc okolice diety dobrych produktów zawsze polecam do zajścia w ciążę. A jeśli też do ciąży, to jak co? To ma do tego kwasu foliowego? Jeszcze raz, dieta dobrych produktów zwiększa ilość własnego kwasu foliowego i zmniejsza zapotrzebowanie na cudzy. Naturalnie się wchodzi jakieś zielone. Chyba wczoraj na kolację zostało mi w lodówce, też córka wymyśliła, jakieś zielone z Biedronki z jakimiś pomidorkami koktajlowymi, z jakimś sosem zielonym. Bardzo mi to smakowało i olej tam to był. To połykasz tam lepiej kwas foliowy? Ja jestem przeciwnikiem wszystkich suplementów, aczkolwiek uznaję drogę do, bo kiedyś, jakieś 20 lat temu, też chyba 18, też łykałam melatoniny z chęci, żeby sprawdzenia, jak to działa. Działa! Polecam, więc cokolwiek jest bez recepty, jestem za. W ogóle wszystko jest tak ciekawe, podróż jest tak ciekawa, że mam ochotę trochę dłużej pożyć, bo na razie jeszcze mam parę innych pewnych rzeczy powadać, ale szukam ludzi do pomocy. Dobrze. Więc niedoczynność tarczycy, każda jest wyleczalna, każde podwyższone ASO, więc przeciwciała przeciwpaciorkowcowe są wyleczalne na diecie dobrych produktów. Każde przeciwciała IgG czy IgM w boreliozie jest wyleczalne na diecie dobrych produktów. Niedoczynność tarczycy. Prostata na przykład? Każda jest wyleczalna miarą. Momencik, bo prostata PSA obniża się na diecie dobrych produktów, ale trzeba od razu pomyśleć, co zrobić, żeby zadziałać profilaktycznie, żeby tam raka nie było. W związku z tym skwarki, ale nie iść na spożycie białek zwierzęcych, więc może dlatego te pestki dyni są przyjazne. Więc na śniadanie nie galaretka z nóżek wieprzowych, z majonezem, co polecam jako początkowy etap diety dobrych produktów, który jest kompatybilny z dietą Kwaśniewskiego, ale w dolegliwościach tu na dole zawsze widać, że dieta dobrych produktów działa, bo pierwsze ustępują bóle krzyża. Podobnie jak się nie da zejść w ciążę, generalnie poronienia nawykowe ustępują na diecie dobrych produktów też, bo ustępują bóle krzyża jako przyczyna przerostu prostaty lub nowotworu prostaty. Przyczyna w cudzysłowie, bo to jest jeden kompartment. Więc w przeroście prostaty lub nowotworze prostaty mają wycofać się bóle krzyża. I to jest objaw, że tu się dzieje dobrze, a
drugie, no potem możemy badać po PSA, czyli robić co 4-6 tygodni, wchodząc w ryby, tylko ostatnio mi człowiek wszedł ryby w puszce i w ryby wężone, więc szacunek, więc po prostu ludzie robią co mogą. I co jest ten cykl? Ludzie, którzy mówią, że ryby są zanieczyszczone, promują witaminę D3. Zauważcie. To znaczy... W tabletkach, tak? W kapsułkach. To znaczy, ale... Ja widziałam mniejsze zapotrzebowanie w zanieczyszczenie w oceanach niż przy autostradzie. No. Znaczy, to są lepsze niż w hodowlach, prawda? W hodowlach wszędzie jest tylko półprawdy. W hodowli na pewno są skarmiane łososie karmą sztuczną, która jest bez pasożytów. I na pewno ta karma jest kontrolowana. Więc na pewno te łososie w tych hodowlach na pewno dostają dobre jedzenie. Więc na pewno tego łososia można zjeść na surowo. A przepraszam, oglądałam reportaż właśnie a propos łososia tego narosłego. Także chyba lepszy masz strąg. Tak, hodowle. Faceci, którzy obsługiwali hodowlę, byli w maskach w tym i ja rozumiem. Taki. Ja tak, rozumiem. Lepsze, chyba, ja temat tak, jakby... Natomiast rzeczywiście tak, są pytanie, czy rybę na surowo jeść. I to jest pytanie na razie w kosmos, bo wieprzowinę i wołowinę mamy badaną przez weterynarzy. Ryby niestety nie mamy badanych przez weterynarzy, dlatego ja jestem za tym, żeby jednak na razie, na stan mojej wiedzy, żeby jednak rybę przesmażyć, przegotować, udusić, przegrillować, trzymać 10 dni w odcie. Kropka. A dorsz? To śledź dorsz. Co gorsz? Ja bym nie jadała ryb surowych na stan mojej obecnej wiedzy, bo jednak nie są to badane weterynaryjnie produkty. A tam żyją różne cysty i tudzież ciekawe, w ogóle potrafią wybić. Nie opowiadam o tym, co tam żyje, po prostu, żeby ludzie tak... Ktoś na przykład, kto nie lubi ryb, w jaki sposób się bronić wtedy? W jaki sposób tą witaminę D zdobywać? Właśnie, dietą niskowęglowodanową, innymi pokarmami z listy dobrych produktów i nie martwić się, nade wszystko, nie martwić się. Każdy z nas czegoś tak nie lubi w życiu i się nie martwić, natomiast ja zawsze dietą dobrych produktów doprowadzam, że nie lubię ryb, nie lubię jaj, nie lubię czegoś tam, żeby było zanegowane. Tylko spokój, bo ja nie lubię flaków cielęcych i generalnie muszę coś z tym zrobić. Nie lubię krupniku i muszę coś z tym zrobić. Ale fajnie mi się o tym opowiada. Było od wczoraj, od tej sałatki pomidorowo jakiejś spinach bacon z niedlem, więc mogę opowiadać o czym, co jeszcze nie lubię. No na razie by było na tyle, ale jakbym częściej opowiadała o flakach, salcesonie, którego nie lubię. Dorsz jest taki, prawda, dosyć dobry, że można to zwierzę. Masz być szczęśliwą osobą. Kropka. Polecam dorsza, jeżeli lubisz. Panierkę z mąki ziemniaczanej w jajku, jeżeli chcesz, bo panierkę stosuję jako nośnik tłuszczu. Spokojnie, bo jeżeli pościmy, jesteśmy na diecie tłustej... Może wiemy, zrobić tego dorsza po grecku, coś tam stoi. Dokładnie, ale bez marchewki. Bez marchewki, no. Ale spokojnie, pierwsze spokój, po drugie spokój. Więc łyżka kopowiasta mąki ziemniaczanej, do tego jedno jajko, zmiksować i w tym robić panierkę. Bardzo zajęcie. Tak, mąka ziemniaczana z jajką. Nie dawać tam wody, bardzo dobre. Coś takiego. Zadawajmy pytania. Pytająca. Będzie kaszelca, tak? Ja chciałam zapytać o chroniczny kaszel, już jakieś trzy... Nie ma opcji. Każdy chroniczny kaszel na diecie dobrych produktów ustępuje. Ustępuje po trzech dniach. Przyczyną chronicznego kaszlu są zboża, produkty mleczne i to by było na tyle. Czasami wędzonki i sztuczności typu kiełbasy, ale to nie jest aż tak bardzo zaznaczone. Jeżeli ktoś chce wyleczyć chroniczny kaszel, to zawsze na diecie dobrych produktów ustępuje. Natomiast przyczynę chronicznego kaszlu napisałam na mojej stronie www.dietaoptymalna.com. Jest artykuł Zespół zaburzonej śluzówki gardła. I tam są przyczyny zaburzeń śluzówkowych, gdzie 28 lat temu, jako młody laryngolog,
leczyłam śluzówki metodami jakimiś tam naturalnymi. Mówię, no to się jakoś buduje w człowieka, żeby to nie była chemia. I jakoś tak leczyłam śluzówki, to patrzyłam, o, katary przewlekłe ustępują, o, astma ustępuje, o, trwa 5 lat, 10 też ustępuje, o, stawy ustępują, też maziówki jakieś takie, bo tutaj tam też tych potrzebnych struktur. O, a jak leczę śluzówki, to osoby z chorobą nowotworową zaawansowaną nagle po 3 dniach nie mają bólów, bo również po 3 dniach jest tych dobrych produktów. Jak ktoś jest codziennie w malignie, leży, czy ma RF podwyższony, rheumatoid factor, czyli zbożojady tak zwane w kosmos, lub z osoby z chorobami nowotworowymi też dokładnie mają bóle i te bóle zawsze ustępują na diecie dobrych produktów, a bóle powstają zawsze w systemie Fibonacciego, rozdział 2, po złych produktach. Najogólniej można powiedzieć, jeżeli wieczorem cię boli, to w tym dniu zjadłeś coś nie tak, a jeżeli rano cię boli, w dniu poprzednim co nie tak i to, na co nie miałeś ochoty, to jest przyczyną bólów lub kaszlu lub potrzeby porannego oczyszczania nosa rano lub jakichś innych dolegliwości. W związku z tym zachęcam do tego artykułu, który napisałam, wszystko w 100% przyczyny zaburzeń śluzówkowych u osób mających te zaburzenia w przebiegu każdej innej choroby lub jako jedyny objaw bez żadnej choroby. Na co liczę. Więc po 3 dniach ustępuje. Na śniadanie można ziemniaki odsmażane zrobić, na śniadanie kisiel można zrobić, na śniadanie można zjeść parówki wieprzowe, cielęce, fuj, lub indycze, lub kurze, no, tak. Lub boczek a la chipsów, tak. Lub jajko, tak, jajka fajnie. Z pomidorem, z papryką, z cebulą, na tłuszczu, z listy dobrych produktów lub bez tłuszczu. I 3 dni dieta dobrych produktów. Pamiętajmy, dla młodych, bo nie dręczymy, ale likwidujemy nałogi. I 1 dzień wolności. Każdy kaszel ustąpi i ty masz, lub każdy inny ma zorientować się, po czym ma kaszel. Więc po prostu w ciągu 3 godzin po śmieciu zacznie się chrząkać. I teraz znaczy się, że 3 godziny wstecz jadła śmiecia. Lub jeżeli wieczorem jest chrząkanie, kaszel, łaskotanie, to w tym dniu zjadła śmiecia. To ma, co nie była ochota, to jest przyczyną nieprawidłowej funkcji śluzówek. Dowiedziałam się o tym, lecząc osób z przewlekłymi śluzówkami. Nauczyciele, jak zjedzą coś, co im daje tu błogostan, to przez 3 godziny mogą mówić. I mają mowę taką z dołu i w ogóle mogą i śpiewacy tak, wiesz, 1,5 minuty bez problemu. Bo im dłużej mamy czas bezdechu lub czas fonacji, tym w lepszym stanie metabolicznym człowiek funkcjonuje, więc polecam 3 głębokie wdechy i zobaczyć, na ile jesteście w stanie nie oddychać. I im dłuższy czas bezdechu, tym w lepszym stanie metabolicznym jesteście, to z przeważającym prawdopodobieństwem, bo pewności nigdy nie mamy, bo to jest jeden z czynników badających. Tak jak mamy norma, znaczy najwyższy dłuższy czas na świecie to jest 11 minut ponoć, 20 sekund. Tom Cruise chyba 7 minut potrafi wytrzymać. No, jeden z moich pacjentów był u szamana w RPA, w którym ja też byłam, nie u szamana, tylko w RPA, gdzie ten szaman zanurkował, on tak liczy mu 7 minut, on nie wyłazić pod wody. Może, kurczę, nie żyję. Szaman tam otrzepał się, wyszedł, wszystko gra. Także im dłuższy czas bezdechu, tym lepiej. Bo wtedy lepiej funkcjonują śluzówki. W związku z tym można czas fonacji lub czas bezdechu ćwiczyć i w ten sposób dieta się właściwa zmienia na prawdziwszą i na tą, która ci bardziej służy. Czyli można leczyć od każdego końca. Od bezdechów też można to też wyleczyć. Nie będzie to na jutro, ja jednak wolę dietą dobrych produktów, żeby było szybko. Niektórzy polecają homeopatię, gdzie generalnie ja tam troszkę jestem za, nawet przeciw, z akcentem naprzeciw, gdzie wyszłam raz z jednego spotkania, gdzie nauczali homeopatii i aula 500 osób, osoba leczy, mówi jak leczyć homeopatycznie. I się pytam, a na kiedy bóle stawów wyleczy tą homeopatią? O, pani doktor,
To za pół roku, to jest trudno. No to ja zabrałam torebeczkę i wyszłam, bo po prostu bóle stawów to ja wyleczę za 3 dni dietą dobrych produktów. Co prawda sprzątam ich przez 6 tygodni przeciwciała, żeby tam ustabilizować temat, ale nikt mi ktoś nie opowiada, że trzeba pół roku czekać, aż się coś wyleczy. Podobnie miałam jeszcze jedno podejście do homeopatii. Moczenie nocne u dzieci. Poszłam na ten kurs homeopatii, na szczęście nie musiałam płacić, bo bym się wkurzyła, zapłaciła, jeszcze wyszła. Jak długo pan doktor leczy to moczenie nocne u dzieci? A, to zmieniam leki, pół roku jest wyleczone. Ja mówię, panie, moczenie nocne u dzieci się leczy w 3 dni dietą dobrych produktów. Tu przyczyną są zboża i produkty mleczne. I generalnie za 3 dni moczenia nocnego już nie ma, więc po prostu już dostałam nerwy w kosmos. Boże drogi, tylko nie powiedziałam gościowi, że immunologię sprzątam u tego dziecka przez 6-8 tygodni, więc no ciszej nad tym. Efekty, objawy są natychmiast widoczne, niemniej jednak sprzątam obocze, ci sprzątają obocze, natomiast efekty są później. Jak zwał, tak zwał, zawsze promuje brak uzależnienia od tego, który podaje tabletkę homeopatyczną, suplement, lek. Zachęcam do wizyty w Ekolinii w Mikołowie, do sklepu zielarskiego i zachęcam do odwiedzenia w Mikołowie na Powstańców Śląskich 7, Centrum Naturoterapii. Nie ma opcji, by choroba śluzówki wróciła. Nie ma. Ale nie powiedziałam, że to nauczycielem. A tak, dlatego uczyłam się o nauczycieli. Tak, dlatego uczyłam się nauczycieli, ci, którzy mówią codziennie, jak zjedzą śmiecia przez 3 godziny, nie mają tu dobrostanu. Podobnie ci, którzy muszą śpiewać. Oni na orzeszkach nie zaśpiewają. Oni na marchewce gotowanej z masłem może zaśpiewają, ale metoda Pavarottiego, rosół z żółtkiem. Metoda da nauczycieli śledzie przed wykładem, metoda też nauczycieli rosół z lnem lub len sam lub tramy, prawda, przed śpiewaniem, lub metoda bogatych nauczycieli, znaczy bogatych śpiewaków, skwarki przed występem w rosole, bo, lub boczek a la chipsy, więc różne opcje dla różnych ludzi. Mówimy o elementach diety tłustej, prawda, przy czym twoja niech będzie wola, bo jeden wypije mleko kokosowe w herbacie lub w kawie i ja to rozumiem, jak się nie chce jeść, a inny zje jajecznicę przed śpiewaniem, tudzież przed wyjściem do nauczania. Następne pytanie. Dlaczego te skwarki? No bo są tłuszczem i są bardzo dobrym tłuszczem, a nie są mięsem, dlatego są dobre. Oczywiście są dobre przez jakieś 2 lata, bo nigdy coś dobre nie jest całe życie, tylko zawsze jest dzisiaj dobre, jutro złe, więc... Ja jeszcze chciałam zapytać o witaminę B. Tak. Ona jest przede wszystkim syntetyczna. Witamina B... To jest sprawy związane z nerwicami, już, prawda? Już. Jak to wygląda? Witamina B służy do obsługi cyklu Krebsa. Czyli to jest mitochondrium mamy, które jest mitochondrium. I ono ma obrót. Im większy obrót, tym więcej witaminy B. Szybciej jesteśmy, szybciej mówimy. Tym więcej B, im większa nerwica, tym więcej B nam potrzebne. Im większe zapotrzebowanie na białka i węglowodany, tym więcej B nam potrzebne. Więc jeżeli ktoś leczy witaminą B, sama też daje milgamy N w zaszczykach w państwówce, no cóż, jesteśmy ludzie, i też zlecam witaminę B, kompozytum, czy rano, czy w południe, czy wieczór, przez 2 dni, ale nie dłużej, bo potem dajesz witaminę B, większy obrót i zwiększa się zapotrzebowanie na węglowodany i białka. A tu chodzi o to, żeby przerwać ten proces, dać tłuszcza, albo posty, albo rosół, albo kawę, albo zioła, żeby nie było zapotrzebowania na witaminę B. Chciała to zrobić dieta tłusta. Dali tłuszcz, nie zje się węglowodanów, nie zje się białka tyle, a wyszło co wyszło generalnie. No. Czyli dieta Kosiewskiego raczej nie, całkowicie. Także tak, we wtorek nie. No. Liczenie węglowodanów jest dobre. Natomiast niech każdy sobie tworzy własną dietę z listy dobrych produktów. Jeden zje w ramach diety makrobiotycznej na śniadanie zupę jarzynową. Drugie zje w ramach diety japońskiej na śniadanie dorsza w tej panierce. Kolejny zje w ramach
remontu śluzówek, dwie łóżki tranu. To w poniedziałek. A kolejny zje w ramach remontu na śniadanie brokułę z majonezem w ramach profilaktyki nowotworowej. A kolejny zje sok pomidorowy, bo tak mu się zachciało. Więc to ma być własna radosna twórczość. I to wszystko chroni zapotrzebowanie na coraz większą witaminę D, B, bo nie jadamy tak dużo węglowodanów i nie jadamy wtedy tak dużo białka, bo dieta tłusta chroni przed zapotrzebowaniem na witaminę B i posty też chronią przed taką ilością witaminy B. Bo posty są tym samym, co dietą tłustą. Już. W swojej pierwszej książce jest taki obrazek, dieta optymalna, co powinniśmy jadać, a czego unikać. Przepraszam, to jest najpierw. To nie to. I jest tam tabelka z cytofizjologii kawiaka dla studentów medycyny, pierwszy rok. I tam są narysowane składy błon komórkowych. Te błony komórkowe mają budowę białkowo-lipidową. To głównie jest tam tłuszczu potąd. I w momencie, kiedy przechodzimy na posty, 17 godzin zjadamy glikogen z wątroby. Potem zjadamy trójglicerydy krążące. Dlaczego, jeżeli ktokolwiek by miał na diecie dobrych produktów trójglicerydy w kosmos, nie ma takiej opcji, przechodzi na dietę dobrych produktów i trójglicerydy z kosmosu normalizują się, w związku z tym zjadane są trójglicerydy. Potem jest zjadany LDL, czyli własne tak zwane magazyny plastrów, bo LDL jest złym cholesterolem, jest plastrem potrzebnym do remontu. Im wyższy człowiek ma LDL, tym zdradza, że ma więcej stanów zapalnych, bo potrzeba plastra do własnego stanu zapalnego. Dlatego chowaj Boże przed wysokim LDL, no ja rozumiem, że zły cholesterol nie jest przyczyną chorób, ale jest dowodem w sprawie, że się źle odżywiamy. Na czym skończyliśmy? No to witaminą B. Witamina B. Się w związku z witaminą B, bo ona powoduje zwiększenie łatwiej jadła słodycza. Dokładnie, na węglowodany i białka. I białka. Więc trzeba zrobić wtedy jako antidotum dietę dobrych produktów, ale według Was. Według Was. Bo jeden zje miks zielony na śniadanie, typu awokado z grejpfrutem, i z pietruszką lub szpinakiem baby czy rukolą, a kolejny jest sałatę zmiksowaną z papryką i co z tego na śniadanie, do tego łyżka oleju i jest okej. Okay. Każdy ma własną twórczość. Czyli praktycznie unikamy pszenicy przede wszystkim, wszystkich produktów zbożowych. Bo są osoby, które, o wypiekach za chwilkę, są osoby, które polecają zboże, kaszę jaglaną codziennie w leczeniu nowotworów. Pełny szacunek, ale nie tędy droga. Jest dieta Państwa pić, którą też polecam, ale bez jednak kaszy jaglanej i ryżu i kukurydzy. Dieta Państwa pić jako dieta promująca warzywa, tłuszcze z listy dobrych produktów i białka roślinne z listy dobrych produktów. I jednak dołącza ryż, kukurydzę i proso i jagły. Ona odmóżdża. Każda dieta z przedawkowaniem węglowodanów nie implikuje do myślenia logicznego i brania odpowiedzialności za swoje własne czyny. Więc proso nie jest zasadotwórcze, jak to się ogólnie mówi. Bo nie. Zasadotwórcze jest to, co jest nam przyjazne i to, co nie generuje stanów zapalnych w organizmie. Czyli to, co nie generuje plusów, minusów, jest świąt odbytu, czy też zmian skórnych. Czyli musimy się obserwować z tego wynika. Bezwzględnie, bo inaczej pozostaje, słuchaj, doktora, doktor wie lepiej. No proszę cię. A jeszcze średnia umieralność doktorów jest poniżej przeciętnej, więc czemu słuchać takiego, który umiera szybciej? No. A proszę powiedzieć mi, z POHP. Tak, już, piękne pytanie. Piękne pytanie. Więc tak, każde POHP jest wyleczalne na diecie dobrych produktów. I teraz tak, ludzie ci wchodzą na dietę dobrych produktów, zauważają, że czas po nas jest coraz dłuższy. Zauważają, że czas bezdechu jest coraz dłuższy. Zauważają, że tłuszcze są przyjazne, ale umiar świadczy o twojej klasie.
że jeść połowę jest przyjazne, bo im więcej tu wrzucisz do brzucha, tym gorzej jest tutaj, czy w astmie, czy w POAP, czy w arytmii, bo to nie tylko są tu płuca, ale także tu inne też substancje, narządy ważne. I osoby z POHP lubią być na tlenie, w związku z tym na diecie dobrych produktów zapotrzebowanie na tlen nie jest tyle, tylko potrzebnie zaczyna być coraz mniejsze. I je się zupy, i rosoły, i mleko różne, migdałowe, i skwarki, i wymyślamy czekoladę też na śniadanie, lub jajecznicę na śniadanie, lub dowolne dzień na plackach ziemniaczanych, też dla dorosłej osoby. Dzieci różnorodnie tworzą diety dobrych produktów, nie tak jak dorośli, więc dorośli mają za zadanie obserwować swoje dzieci, co dzieci jedzą i też stosować takie elementy, bo dzieci, jakie dzieci im promują, bo dzieci są po to, żeby wyleczyć dorosłych. No czasami mamy opornych, no nie ma zdrowych. Więc to PHP każde jest wyleczalne, każde zapotrzebowanie na tlen ustępuje. Zapotrzebowanie na tlen, ja to badam tak. Przychodzi do laryngologa baba, przeciwbiorna do lekarza i baba robi tak. Panie doktor, co, boli coś, gardło boli, przyszła lasce, a reszta? Nie, reszta zdrowa, oczy, butelki, dwie laski w ręce i reszta zdrowa, no jest szacunek. I tak mówię, panie doktor, dobra, nie ma sprawy, będzie pani zdrowa. Za 3 dni, jutro coś tam wymyślę, jakieś takie rzeczy laryngologiczne, żeby się pozbierała i żeby już więcej do lekarza nie przyszła. To znaczy nie, żeby zmarła, tylko żeby jednak pofunkcjonowała bez lekarza i bez choroby. Im większe zapotrzebowanie na tlen, im częstszy oddech, tym złe odżywianie. To jest osoba nachlebiona, nazbożowana, namleczniona. Ona tak wygląda. Łapie oddech jak ryba. Wystarczy, że przejdzie na dietę dobrych produktów po 3 dniach, po prostu kosmos. Nie ma zapotrzebowania na 10, 15, 17 oddechów na minutę, jak jest w POAP na tlenie, czy w nadczynności tarczycy. Też inna choroba i po prostu można badać, jak długo człowiek może mówić, albo jak może być bez powietrza. I w ten sposób sprawdzamy, czy jest na zdrowej diecie, więc po prostu osoby nachlebione, na węgle wodanione mają zapotrzebowanie na tlen. Jest jeszcze inna ciekawa rzecz, leczenie tlenem. No tak, kiedyś tam uważano, ja to muszę posprawdzać wszystko, bo to jest na razie, wychodzi w przestrzeń. Ponoć było większe stężenie parcjalne tlenu w powietrzu, dlatego żyły dinozaury. Ponoć zaobserwowano to tak, że osoby, które na większym są ciśnieniu tlenu, jak schodzą nurkowie w kesonach, gdzieś tam 10-20 metrów pod wodę, to jak się zranią, to szybciej się goją. W związku z tym niby tlen przyspiesza gojenie się, dlatego wielkie, ważne osoby były w komorze hiperbarycznej, się też leczyły. Leczymy my, laryngolodzy, też jak mamy problem z niedosłuchem nerwem, wysyłamy do komory hiperbarycznej. Za 3 dni jest znówka nieśmigana choroba, która miała niby się nie wyleczyć. Ona się leczy w 3 dni, niedosłuch odbiorczy, rany się goją w podskokach, w związku z tym coś jest na rzeczy z tym tlenem, że jest potrzebny, natomiast na razie proponuję opcję zmniejszenia zapotrzebowania na tlen, czyli cieszenia się tym, co mamy. I proponuję dziewczynie 4 jajka plus 350 gramów ziemniaków plus skwarki dla osoby starej, dla osoby młodej innej, bo to może być masło z orzechowe, albo z orzechów ziemnych, albo jakakolwiek inna opcja. Nie ta pod optymalną, aczkolwiek tu aż się prosi, więc robimy wtedy placki ziemniaczane, te 4 jajka, 350 gramów ziemniaków i skwarków. Robimy takie małe wtedy placki ziemniaczane, smażymy na smalcu, ale można smażyć na oliwie z oliwek też. Przepraszam, ziemniaki są surowe, tak? Co? Robimy te placki, aczkolwiek ja potem na diecie dobrych produktów uciekam od ziemniaków codziennie. Mhm. I po prostu po 3 dniach zestaw jaja plus ziemniaki, albo ryba plus ziemniaki, po prostu błogostan. Kobieta sama wybiera. Lub zestaw dobowy, boczek, tak, kotlety z boczku, z lnem dokładnie i ogórki mąsolne lub ogórkowe, lub brokułowe.
Dokładnie dobowym. Kotlety z boczku, ale nie wędzonego, czy wędzonego? W życiu, wędzonki zapomnij. Aczkolwiek mam pacjentów, którzy z ryb zjedzą tylko wędzoną makrelę i szprotki w puszce, więc ja tak obracam oczami i mówię, no dobra. Czyli ziemię można polać tymi skarkami? Tak. Zjeść? Tak. Tak. A czy to jest kwestia łączenia na przykład? No, zawsze zalecam dietę rozdzielną, no, czyli jajka bezpieczywa, kiełbasa bezpieczywa, bigos bezpieczywa, tata bezpieczywa. Polecam potem na diecie dobrych produktów uczenie się z jedzenia rolady bez klusek, kury bez frytek, kebabu bez frytek, jakieś takie lub mięsa wieprzowego czy wołowego bez kaszy gryczanej, bo potem człowiek zauważy, że kasza gryczana z tłuszczem zje, mięso zje, ale w poślizgu pięciogodzinnym. Przy czym nie ma błędu, jeżeli się zje połączenie typu jakieś 50-100 gramów jakiegoś tam mięsa plus 50-100 gramów jakiegoś ziemniaka, poleje się tłuszczem, który pasuje wam. Natomiast zrobiłam 3 dni na poście, to tak mi przyszło, czyli 3 dni na wodzie. Na czwarty dzień zjadłam 70 gramów wołowiny i 100 gramów ziemniaka. Łyżkę czy dwie łyżeczki to było oleju, czy smalcu, już nie pamiętam. I to był jedyny posiłek na dzień. Na następny dzień obudziłam się jak po zatruciu. Dokładnie. No, ja może dlatego, że po tym poście. Dokładnie. Natomiast ten, który pije i po zatruciu je coś tam, to, na co ma ochotę z rana, jest dla niego lekiem, więc to, co zjemy z chęcią, będąc po zatruciu, więc na kacu, to jest nam przyjazne. Często ludzie piją kefir, wtedy polecam jednak kwaśną śmietanę, więc jakieś formy pośrednie diety kwaśniewskiego, więc nie będę przeciw, jeżeli ktoś wymyśli dzień mleczny na śniadanie. Ser biały, żółty, topiony w ramach jednego dnia wolności, czy bita śmietana, czy śmietana 22, czy jogurt grecki, bo często ludzie zachlebieni wymyślają sobie na śniadanie po zespole wypicia alkoholu większej ilości kefir na śniadanie i ser biały. Jest to ludzkie, wtedy warto ciągnąć ten dzień jako dzień mleczny. Plus lista dobrych produktów, natomiast choćby to zastosował bez zbóż, bo akcentuję, że połączenie zboża z produktem mlecznym jest najbardziej zabijającym połączeniem. A przepraszam, a kwaśne mleko z takiego wiejskiego mleka? Zabija białko mleczne, więc po prostu czy ono jest zakwaszone w postaci z kwasem mlekowym, czy bez kwasu mlekowego, to jest białko mleczne w zawiesieniu kwasu mlekowego. Notabene wiadomo, że coś jest nie tak z tym kwasem mlekowym w promocji nowotworowej, więc kwaśne mleko nie stosowałabym jako leku w nowotworach. Ale w kwasu... takiej normalnej diecie, no rozumiem, mleka słodkiego nie. Zwykłe kwaśne mleko łączą z ziemniakami, ja jestem przeciw. Mhm. Można je pić, ale po 3 dniach diety dobrych produktów, więc ja jestem przeciwnikiem picia codziennie kwaśnego mleka lub maślanki. Po to, żeby zastosować profilaktykę nowotworową i profilaktykę antystarzeniową, ale połowa w tym prawdy, bo oglądam na necie lekarza, który ma 103 lata, co prawda oczy butelki, czyli minus Bóg wie ile, i... Nie, Japończyk. Powinnam znaleźć linka i wkleić pod jakimś swoje opowieści o diecie dobrych produktów jako negacja diety dobrych produktów, ale w tej dobrym sensie. Na śniadanie je pół bułki, a na obiad pije kawę z mlekiem. Kolację nie jada. A to wszystko? Tak. No mówi, że po 60 zaczyna się pracować dla ludu, czyli po prostu kalorycznie całkiem mało. I nie w diecie dobrych produktów, ale ja bym coś tam zmieniła, ale tak, żeby człowieka nie popsuć. Więc bym zrobiła 2 razy dziennie to mleko w kawie, tej bułki bym zrezygnowała w jeden dzień, a w drugie bym dała na śniadanie pół bułki, a na obiad pół bułki i tu kawa, ale bez mleka, a w trzeci dzień bym może wymyśliła, słuchaj, może przejść na odwyk, słuchaj, masz oczy minus tam ileś tam
15 może być czas zacząć się leczyć. No, nie ten, który ma 53 ma leczyć tego, który ma 103, bo ten, który ma 53 może się uczyć tylko od tego, który ma 103 i jeszcze mówi logicznie i na temat i z sensem. Mnie zawsze przeraża reklama przede wszystkim, zalewanie płatków owsianych i wszelkiego rodzaju kornów dzieciom na rano, na śniadanie jogurtem. Tak, dokładnie. I promocja kaszki manny z mlekiem na oddziałach nowotworowych. To jest po prostu jakiś kosmos. Jest mleko migdałowe, można tam dać lnu. Jest mleko sojowe, można tam dać orzechów włoskich, potartych. Jest mleko kokosowe, można go rozpuścić, zrobić budyń, o, dokładnie, o, na mleku kokosowym. Jest mleko kokosowe, można tam dać... Naleśniki na przykład zrobione na mleku kokosowym z mąką kokosową. Dokładnie, można tam dać migdała utartego i też wypić jakąś ciekawostką. Kto kurde poleca płatki na mleku? Gdzie mi non-stop mówią, że jedzą owsiankę na mleku i mówią, że oni zboża nie jedzą, mlecznych też nie jedzą. Aha, no, tak, no, to jest no. Szacunek. Co powiedzieć o 60-letnim rodzicom, którzy nażali całe życie na pszenicy, na nie zmieniać, i na nie owsiance. Zmieniać siebie, zostawić starszych, niech sobie idą swoim własnym torem, albo kupią od was rosół lub herbatę też bez cukru, albo nie kupią od was nic. Ich wola, zostawić drugim ich życie, pełny szacunek. Każdy ma prawo do podążania swoją ścieżką, ubierać się na kolorowo. Na kolorowo. Mi pytania. Ja chciałam zapytać tak, bo z tego co rozumiem, dieta dobrych produktów jest to dieta bardzo intuicyjna. Bardzo. Powinniśmy słuchać dokładnie, uczyć się własnego smaku. Generalnie mamy wyrzucić zboża, rotować lub zastanowić się lub porozmawiać z nimi. Bo ja myślę teraz o moich dzieciach, które mają no niekoniecznie. Dlatego ja dzieciom chciałabym to łagodnie. Dokładnie, dlatego teraz... dzieciom zalecam na śniadanie albo frytki, albo na czekoladę i te dorośli są w szoku, co ja to proponuję. No to proponuję. Proponuję opcję, jeżeli nie frytki, no to kup prażynki ziemniaczane też w Biedronce. Jeżeli nie frytki, no to jest kisiel, no Boże drogi, no jak ci przeszkadzają frytki. Jeżeli nie frytki, no to rosną ziemniakiem, no Boże drogi, też tego. Jeżeli nie frytki, to są w Biedronce świetnie to prażynki z tapioki. Dzieci to wcząchają jak pakiet rzeczy. To ja mam takie pytanie praktyczne. Tak. Jest rano, wstają i mają iść do szkoły. Mamo, ja nie jestem głodny. Świetnie, daję świetnie. Rewelacja. Jeżeli dziecko nie zje śniadania, Jezu, ja błogosławię taki stan, bo do takiego stanu mam doprowadzić dorosłego. Że nie chcesz śniadania. Dokładnie. Ale idzie do szkoły i co? No, trzeba dać coś na wynos. I no jest tu właśnie problem. I właśnie. Tak. I jest tu problem. Więc moje dzieci, to znaczy moje, dostają jeden mieszankę studencką, drugi prażynki ziemniaczane. Pamiętajmy, 3 dni dieta dobrych produktów, ale 2,5 dnia i potem jeden dzień wolności. Dostają czekoladę. Dostają, to już ziemniaków, to już wszystko wymieniliśmy, bo to prażynki ziemniaczane, z czekolady dostają czekoladę, bo to już wymieniliśmy, mogą dostawać czekolady na gorąco, mogą dostawać jeszcze w takich opakowaniach jak kawa z mlekiem, Różne takie dziwne rzeczy, typu czekolady na gorąco, na dziwnych tych mlekach, co wymieniliśmy. Mogą dostać słonecznik, polecam te prażynki z tapioki, tam jest troszkę e-bóg wie co, ale tym się nie należy martwić, bo e-bóg wie co jest szkodliwe w kiełbasie i w szynkach, a w węglowodanach to nie jest takie szkodliwe. Zresztą te prażynki z tapioki są genialne dla dzieci na każdym etapie leczenia. Moja córka zabierała, jak już była świadoma, kabanosy i pomidorki koktajlowe. Natomiast można poszerzyć dietę dobrych produktów o popcorn lub chipsy kukurydziane i wtedy wszystkie inne dzieci patrzą, co przyniosło dziecko, któremu ja zalecam jedzenie dziwne. Więc te wszystkie dzieci akurat chcą to, co moje dziecko ma na śniadanie. I generalnie ich nie interesuje ta kanapka, ta bułka, ich interesuje to, co ja zalecam, bo one chcą to. Więc jest to jedzenie przyjazne. Notabene, jak robimy sobie imprezy takie różne w Towarzystwie Wzajemnej Adoracji, czyli dieta dobrych produktów i mamy same dobre produkty i zapraszamy obcych, to znaczy ludzi na zbożu,
to wszyscy jedzący zboże jadają z chęcią to, co przygotujemy my, a te zbożowe produkty zostają. Na przykład ostatnia impreza była tak. Dół był z migdałowego ciasta. Więc tak, 100 gramów migdałów, jedno jajko, 50 gramów oleju, dwie łyżeczki, trzy łyżeczki sody lub proszku do pieczenia i można dać jakąś łyżkę dżemu, albo trzy łyżki dżemu, albo migdałowego, albo morelka zmiksowana, czy co tam się nawinie, żeby było słodkie, można ksylitol dać dla hecy. I to był dół, prawda? 15 minut do 180 stopni piekarnika. Potem był mleko kokosowe rozpuszczone, znaczy takie, żeby było więcej wody, żeby było białe, żeby było taniej. I do tego tuż przed ścięciem z żelatyną były wrzucone nasiona chia, więc wyglądało to jak owoc smoczy. Na wierzchu było zapieczone taka mała warstewka malin. No po prostu coś nieprawdopodobnego. Polecam również torty z liquidowych produktów, więc 100 gramów orzechów włoskich, lasokowych, ziemnych, migdałów, kokosów, lnu, len bardzo rośnie, do tego jedno jajko, do tego 50-60 gramów oleju, 4 łyżeczki proszku do pieczenia, czy tam sody, czy cokolwiek. Można dać, żeby było na słodko, jakiś dżem lub zmiksowane morele, czy zmiksowane żurawina, czy tak tyle, co tam w duszy gra. Może być dżem migdałowy, dżem morelowy, czy dżem jagodowy, co tam pasuje, czy truskawkowy. 15-18 minut, 180 stopni, zrobi się pierwsza warstwa. Potem zrobić tłuszcz, czy tłuszczutko z masłem, niech będzie masło, i tą połówkę ciasta i mamy zrobiony tort. Rewelacja. Można kokosanki dziecku zrobić, czyli ubite białko, zwiórki kokosowe. No, na wynos, na wynos. Ostatnio zrobiłam tort z bobu. Z bobu, mrożony. Ze strączkowymi trzeba być ostrożnym, bo jako droga do też robią osoby 280 gramów fasoli czerwonej. Od ciek wypić albo coś tam do zupy wlać. Do tego jedno jajko, fasola czerwona 280 gramów, jedno jajko, 60 gramów oleju, coś słodkiego lub nie, żeby to były muffinki, zmiksować ten soda lub proszek do pieczenia i 18 minut 180 stopni. No i fajnie to jest, wyjdzie szybko, dzieci zjedzą, ale proponuję nie powtarzać jednak rośliny strączkowej, bo to oznacza, że jednak jest na spożycie białek zwierzęcych. To jest kierunek dobry na początek diety dobrych produktów, ale zły na kontynuację, tak, na kontynuację. A pani mówi tutaj o tej soi, a ta soja jest modyfikowana. Właśnie, ten, który opowiada o modyfikowanej soi, nie potrafi wycofać przerzutów nowotworowych. I niech sobie opowiada o modyfikowanej soi, ale póki mi nie pokaże, że 50 wycofa przerzuty nowotworowe, to ja niestety nie będę go słuchać. Bo na razie wygląda na to, że często soja jest przyjaciel w leczeniu hardkorowych chorób. Czy cukrzyca typu 1, mleko sojowe na przykład, czy totalne stany zapalne. W chorobach nowotworowych nie zawsze tak się dzieje, ale wtedy ja nie zwracam uwagi, czy to jest modyfikowane, czy nie, tylko czy smakuje człowiekowi, no czy spełnia człowiekowi. Jeśli nie lubi, to znaczy, że dokładnie, że nie wolno jadać. Chciałam sobie pytać, czy jest jakaś książka z przepisami? Właśnie już pomyślałam, że trzeba by 365 dni na 365 w ogóle. Byłoby to dokładnie, na pewno, to byłoby na pewno takie ułatwienie, żeby wejść w ogóle. Ale choroby po prostu. Choroba i ale nawet w ogóle taka dla dzieci. Wszystkie choroby jedną dietę. Więc na śniadanie na przykład frytki. Na śniadanie. A frytki na czym powiedz?
W piekarniku czy na oleju? Ja wolę jednak na jakimś tłuszczu, bo w piekarniku to jest implikacja diety chudej. Zatem... Ale nie, w piekarniku to one też są na tłuszczu, tylko że... Za mało jednak mają tego tłuszczu. Wolę jednak na oliwie lub na smalcu lub na oleju. Każdy ma własne. Czyli własne jak z kwarki, o których pani mówiła i wykorzystujemy je, to ten smalec też można wykorzystać. Oj tak, oj tak. My się przewrócimy, jak dostaną jutro. Tylko na... Ale codziennie frytki. Oczywiście o swoich rodzicach. Za swoje rodzice. Aha, okay. Czyli dbanie o radość. Dbanie o radość. Powiedz mi o swoich chorobach twojego taty. Znaczy u nas do lekarzy też nie chodzi. Nie, chwała Bogu. Ja właśnie się wywodzę, że raczej odwiedzamy tutaj panią w zielarni. Dokładnie, umiesz liczyć gdzieś na świecie. W internecie, w książkach szukamy jakieś porady na poprawę zdrowia. Świetnie. Ja też unikamy jakichś lekarstwek, już na przykład typu Gloradix, czyli taki na zioła, na wyciąga. Polecam wam z witamina C, jest jeszcze czymś, co uznaję z suplementów, woda z podogórków, woda z kapusty, to uznaję z suplementów zamiast witaminy K, bo ci, którzy biorą K2, to zapominają o tym, że trzeba wypić czasem herbatę z cytryną, więc jakieś niskowęglowodanowe formy diety. Opowiedz mi o swoich rodzicach. Moich rodzicach. A co ma ogólnie? W sensie choroby ewentualne. Mała duże problemy, bardzo duże problemy z kośćcem, kręgosłupem. Bóle? Tak, silne zwyrodnienia. Zwyrodnienia są konsekwencją bólu i konsekwencją nadspożycia białek zwierzęcych. Dlatego moje opowieści o jednym rodzaju białka zwierzęcego na dobę z aneksem jajka kiedyś, 2-3 razy w tygodniu. Kiedyś, nie wtedy, kiedy zaczynamy. I dlatego wieprzowina nie 3 dni pod rząd, tylko ostrożniej z nią, kiedyś, to nie na jutro. I to likwiduje bóle zawsze. Zwyrodnienie często się cofa, ale żeby wycofać zwyrodnienie, to trzeba przeprosić czy czasem z wegańską formą diety dobrych produktów, więc na śniadanie mleko migdałowe może dziecko wziąć również do szkoły, prawda? Lub mleko sojowe może wziąć dziecko do szkoły, może wziąć banana do szkoły, z dorosłym niekoniecznie, gruszkę może wziąć do szkoły i takie też. No to zespoły bólowe zawsze da się wyleczyć dietą dobrych produktów jakiegokolwiek pochodzenia, czy starczego, czy nowotworowego, kropka. Im mniejsze zespoły bólowe, tym mniejsze stany zapalne. Wiadomo, że przerzutowość jest wyłącznie na podłożu zapalnym. I miażdżyca jest wyłącznie na podłożu zapalnym. Przerzut nie powstanie w miejsce, gdzie nie ma stanu zapalnego. Dlatego te PET-skany od razu tam diagnozują, gdzie albo już jest, albo gdzie będzie przerzut. Ja takie pytanie, bo ja całe życie mam bardzo wysoki cholesterol. No i co z tego? No i dlatego nawiązuję do tego. Zachęcam do jednak normalizacji LDL-u i co z tego? Może być, zachęcam do mierzenia szlaku homocysteiny na witaminę B12, to jest jeden szlak. Generalnie niska homocysteina powinna być od 5 do 12, norma, ja uznaję od 5 do 8. To jest wysoka witamina B12 i ja wiem, że człowiek potrafi szybko, że dużo i czasami jest wysoka homocysteina, wysoki B12. I ciszej nad tym wszystkim. W związku z tym zachęcam do pomiaru również tego czynnika, żeby zobaczyć, czy jest z nami źle w chorobie nowotworowej, czy w starzeniu się. Niska homocysteina jest promocją zdrowia i antynowotworowa, i antymiażdżycowa, podobnie jak wysoka własna witamina B12. Wiadomo, że B12 nie można dawać w chorobie nowotworowej, a nawet nie wolno dawać w chorobie nowotworowej. Ale już można w zespołach bólowych, tylko ja jestem troszkę tak przeciw jakimś takim pomocy. Więc na zbożach u starszych raz na tydzień lub rzadziej ustępują każde bóle. Jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę lub dni bez białka zwierzęcego na dobę likwidują każde bóle, ale w starczych zmianach to tak ludzie nie chcą przejść na weganizm i wegetarianizm. To jest dopiero droga młodzieży. To jest długa. Tak, długa. Przyniosłam ciepło. Tu są filiżanki czyste jeszcze, pani Kasiu. Proszę. Co one sobie będzie? Jest bardzo gorące. Tak.
Tak, każdy chce się z nas umoczyć w jakieś, nieszczęście. Dlatego ja sobie mówię, a co się będę żałować tymi zbożami? Tak sobie pojechałam, że wyglądam jak wyglądam. No i pytanie, czy jest... Natomiast weganizm, jeżeli ktoś kupi weganizm, to ja się cieszę. I teraz jak sprawdzić, czy nie przedawkowuje węglowodanami? To za chwilę. Jednak im więcej zniszczeń, tym większe zapotrzebowanie na białko zewnętrzne, na białko zwierzęce. I to widzę. Jak sprawdzić, czy nie przedawkowała węglowodanów na weganizmie? Niski potas, wysoki LDL, niski HDL, niska witamina D3. To są wszystko diagnoza zbyt wysokiej podaży węglowodanów w diecie lub zbyt wysokiej podaży białka zwierzęcego w diecie. Lub to się bardzo znacznie z tego wynika. Tak, węglowodany z białkami. Dlatego środkować niestety. Dlatego w medycynie wiemy, że ze 100 tam gramów białek też się tworzy węglowodan, więc nie każda cukrzyca ustępuje na diecie optymalnej, która jest nisko węglowodanowa, ale jednak jest tam dużo takich białek zwierzęcych, które nie promują leczenia cukrzycy. Ja cukrzycę typu 2 promuję leczenie tak. To jest typu dostarcza, więc dzień wieprzowy, na śniadanie wieprzowina, na obiad zupa ogórkowa, tudzież jeden ziemniak lub kasza gryczana w zupie, też łyżka dwie. Może być pomidory po drodze, cebula, czosnek, może być mniejsza ilość wieprzowiny niż na śniadanie. Kończenie jedzenia o 17, w następny dzień na śniadanie jajka. Bo do starszych mówię, po drodze można wypić jakąś zupę, rosół, kawę, herbatę, te mleka dziwne, lista dobrych produktów jest też szeroka, a na obiad może placek ziemniaczany, jedno jajko, jeden ziemniak, a na wierzchu może pieczarki na jakimś tłuszczu, który Wam smakuje. Po drodze można brokułę zjeść, sałatę, czy tam cokolwiek, co tam Wam w duszy gra, może paprykę. I to mamy drugi dzień, pierwszy wieprzowy, drugi jajeczny, a trzeci śledziowy. W związku z tym na śniadanie śledzie, po drodze lista dobrych produktów węglowodany i tłuszcze, na obiad też śledzia i jeszcze jakiś węglowodan z tłuszczem, jakikolwiek w duszy gra, to może być migdały, to może być len zalany wodą. To może być herbata z cytryną, z nasionami chia lub jakiekolwiek chocki klocki. I to jest leczenie cukrzycy, aczkolwiek potem człowiek ma znaleźć swoją własną drogę do szczęścia. A na przykład takie czynniki dla wegetarian. Ile się chce, prawda? Bo tutaj jedną do czterech posiłków, jedną do pięciu posiłków dziennie można jeść co drugi dzień, bo są też tacy ludzie, którzy jedzą co drugi dzień i szacunek dla nich, tak mają. Bo ja pytam właśnie, jak mniej więcej trzydniowa taka optymalna jadłospis dla wegetarian. Dla każdego i... Aha, świetnie. Kto jest wegetarianem? No pani Kasia, tu pani jest też. Opowiadaj, co na śniadanie najchętniej jesz. Ja... Nie jadam się. Chwała Bogu! O jest! Ja zawsze powtarzałam, że śniadanie jest najważniejsze. Tak nam zawsze mówię. Jest prawda i prawda i ty jest prawda. I dla każdego jest inna prawda. Dla ciebie jest dobra prawda, dla ciebie jest dobra prawda i spokojnie na tym wszystkim. Bo ja po prostu nie zdążam. I tak trzymaj, co jadasz na to pierwsze śniadanie o którejś tam godzinie. No zazwyczaj jest to jakiś jogurt naturalny. No nie jogurt naturalny, coś wymyśl listy dobrych produktów. No teraz to tak właśnie się zastanawiam, to mogłyby być orzechy. Świetnie. I orzechy jadam i nerkowce, i brazylijskie. No to ty na raka to nie umrzesz. No to takie uwielbiam. Bo nerkowce fajnie chronią przed nowotworami. No i brazylijskie uwielbiam. I sezam też dobrze chroni. Sezam też dobrze. Świetnie. Potem... Mogą być orzechy. Pięknie. Tak. Tobie mogą być jajka i wystarczy. I to znaczy, jest jajka każda jest też jem, ale... Spokojnie. Wczoraj na przykład zrobiłam sobie na obiad placki ziemniaczane. Świetnie. Tylko właśnie tutaj placki ziemniaczane bez
smaruję bez jajka. No dlaczego? Właśnie, żeby zachować higienę białkową. Więc jeżeli na śniadanie zjemy placka ziemniaczanego bez jajka, dwa ziemniaki, czy tam 150 gramów ziemniaka, bo tyle jest tolerowane na jeden posiłek, na razie możemy zjeść więcej. Co z tego? Utrzeć, zrobić placka ziemniaczanego. I dodać mąki ziemniaczanej, czy nic? Będzie można trzymać. Dodać, można nie dodać. Jak się robi małe, to się trzymają. Jak się robi duże, się nie trzymają. Dokładnie. A jak lęk do tego wysypać? Można. Nie można i cebulę, i lęk. Dokładnie. Wszystko. Lista dobrych produktów. Dokładnie. Można na śniadanie placka ziemniaczanego bez jajka, żeby to jajko zjeść na obiad. O, na przykład. Żeby nie było tak, że jeżeli się robi placek ziemniaczany z jajkiem, żeby na obiad był jeszcze na to gulasz wieprzowy, bo wtedy mamy dwa białka zwierzęce. Te galaretę wieprzową z majonezem, ten placek ziemniaczany z jajkiem, z bogaczem, z wieprzowiną na wierzchu, lub makrela wędzona z jajkiem, lub śledź z majonezem, bo to są dwa białka, czyli uczymy się, żeby nie mieszać białek zwierzęcych w jednym posiłku już na pewno, żeby nie mieć choroby. Na pewno poniżej pasa w dół, ale o tym trzeba by potem i dłużej. I do tego będzie za 10 lat rozwinięcie, ale na razie tym nie przejmujemy. Co ty jadasz na śniadanie? Ja generalnie szpinak zmiksowany z jabłkiem na soku słonecznym. Polecałabym nie z jabłkiem, ale z gruszką. Polecałabym nie z gruszką, tylko z ananasem. Generalnie różne te. Świetnie. Szpinak surowy? Tak. Szpinak surowy. A ja się złapię właśnie, czy o tym nie ześmiałam. Każdy ma swoją własną drogę, więc dlatego... Dlatego jest lista dobrych produktów, to jest dobra dla mięsojadów i dobra dla wegetarian, więc też śledzie można zjeść na śniadanie i dobra dla wegan, więc można zjeść orzechy włoskie, laskowe, ziemne, pistacje, słonecznik na śniadanie. A czy bo medycyna niska nam podpowiada, tak, żebyśmy zimą niekoniecznie żywili się w ten sposób? Ponieważ wykładamy, ja też odeświadczyłam na przykład. Każdy ma swoją własną drogę, to są prawdy, które ogólnie chodzą, które my kupujemy jako programy. To nie jest tak do końca, bo to jest twoja prawda, niestety moja też, ale ja powoli ruguję, żeby to przestało być moją prawdą, bo spokojnie można w zimie 8 dni na poście lecieć i spokojnie ręce i nogi mogą być coraz cieplejsze. Zgadzam się. Tylko powolutku. Ale ja zaczynam od ciepłej wody. Natomiast bardzo dobrze, ja piję ciepłą wodę. Nie, ja wam chcę powiedzieć tak, że ja nie jestem w tej chwili orędownikiem medycyny chińskiej, żeby się nic zmieniało. Jestem orędownikiem medycyny każdej, byleby człowiek zaczął myśleć, robić to, co lubi, żyć po swojemu i ma być kolorowo. Ja trochę tak jak właśnie... I nie być nałoga. Jasne, no proszę. Ja tak jak to jestem taką osobą, która bardzo lubi doświadczać na sobie. I cokolwiek bym komuś chciała powiedzieć, na to oczywiście ważne. No i oczywiście wiem, że nie służy mi za bardzo zimą tego typu jedzenie, aczkolwiek bardzo mi smakuje. Na razie tak masz, nie twórz programu. No okej, okay. Ale chcę powiedzieć, co się stało właśnie. Mm-hmm. Stało się tak, że w zeszłym tygodniu się tak na Sylwestra załatwiłam, że leżałam przez 3 dni. Nie miałaś nad ranem. Ciekawych zajęć. Tak, odkręcił się kur ze śluzem, no i dobrze się odkręcił, że wylazło, ale się... zmotywowałam, żeby wejść w dietę dobrych produktów i ja zeszłego piątku wiem. Pieczywa, które... zdrożywa, które moim nałogiem będziesz są. Chudła, nałogi trzeba... dziękować. Właśnie. Może być na mące gryczanej, może być na mące lnianej. Szklanka słonecznika. Szklanka... No, mów tak, żeby to rozumieć. Szklanka słonecznika. No. Szklanka siemienia lnianego, tak. 10 łyżek zmielonego siemienia, świetnie. 6 łyżek kokosu rozpuszczonego. Co to znaczy kokosu rozpuszczonego? Olej, żeby go zmielić. Olej! No, aha, olej! Dobra, dobra, dobra. Tak, że mogą być wiórki zmielone też, no tak? Tak, mówię, nie? I zrobiłam tu błąd, bo dałam otrębę owsiane. No to w moim pojęciu błąd. No ale taki maleńki, nie przejmuj. Maleńki, myślę, bo nie wzięłam płatków owsianych. Bo w przepisie były płatki. Ja sobie więcej otrębów, tym gorzej, bo zabija nas to białko pod otoczką. Aha. Pełnoziarnistego pieczywa glutenowego. Dokładnie. Czyli gorzej. Otręby gorzej niż owsianka. Dobra, to dokładamy do otręby. No nie przejmuj się. Tak. I do tego dajemy te orzechy, które lubimy. Ja dałam sobie dużo tych. Dyni, bo lubię. No i to zmieliłeś, dałeś proszku do pieczenia? Nawet nie, zalałam tylko wodą, to napęczniało i dałam do foremki. Jajko dałaś czy nie?
Nie. Dobra, okej. Okay. Znaczy tak, olej dałaś? Przepisu, no to kokosy wolę. Dobra. No i upiekłam takie coś. No i mój wnuk wczoraj to jadł. Smakowało mu? Tak, użyczka zamieta. I to jest najpiękniejsze. Grażynko, możesz powtórzyć? Przepraszam, ale dawno to trochę jak mojego głosu, bo nie wymagało. Jest dobrze. Owoce są wyjście dobrych produktów, aczkolwiek... Raczej dla dzieci, a dla dorosłych przetworzone, przetworzone. Tak. Róbcie co chcecie. Zrobicie ziemienia, potem 10 łyżek ziemienia. Aha, czekaj, 10 łyżek. Ja myślę, że jak to będziemy robiły w takich proporcjach... Taka książka by się naprawdę przydała, czy taki przewodnik. A ja to myślę, że można by było po prostu sobie usiąść, wiecie jak, dokładnie. Każda z nas ma i tyle pomysłów. Dokładnie. I powiedzieć ma swoje to. Własne tak. Doświadczenia. Każda z nas coś robi, bo na przykład tutaj ty robisz coś ze szpinakiem, ja też robię ze szpinakiem, tylko do szpinaku na przykład dolewam soku z pomarańczy. I ja to wszystko też. Na wyciskanym soku z pomarańczy albo wodę dodaję nasiona chia. Ale rozmoczysz je najpierw, żeby napęczniały? Nie, one z tego sobie, no odstawi to tam 5-10 minut, żeby one trochę napęczniały. To jest jedna wersja, druga wersja to jest na przykład z dodatkiem awokado szpinak. Ale jest zmiksowany szpinak. Tak, ja mam taki blender i wyciskarkę do soków. To są moje dwa takie podstawowe właśnie urządzenia, z których korzystam bez przerwy. Powtórz jeszcze raz. Szklanka słonecznika. Szklanka siemienialnia. Szklanka siemienialnia. 10 łyżek zmielonego siemienia. Mhm. Olej kokosowy. 6 łyżek. Czekaj, szklanka słonecznika, szklanka siemienialnianego. I jeszcze potem w całości. I potem 10 łyżek zmielonego. I 10 łyżek zmielonego. To ja myślę, że to wiąże po prostu ładnie w tym. Półtorej szklanki tam było tych mieszczących płatków, czyli to wyrzucamy. Dokładnie. I półtorej szklanki wody. A sezam jakby dać zamiast tego? Masz listę dobrych. Tak, możesz, bo tam właśnie oni mówią, że wsyp sobie to, co lubisz. Jakie orzechy lubisz. Z tym, że jeżeli człowiek jest dłużej na diecie dobrych produktów, zaczyna zauważać, że więcej niż dwa białka roślinne na dobę zaczyna szkodzić. Więc tu mamy słonecznik. I tlen, dokładnie, jako dwa białka, produkty bogato-białkowe, roślinne, kokos jest tłuszczem, dokładnie. I jeżeli na obiad zjemy migdały, to będzie trzecie białko i stosowanie trzech białek już będzie robić źle. Ludzie to zauważają. Co znaczy na obiad migdały? Same migdały? Migdały, no już broku z migdałami potartymi, o. I dla mnie wystarczy to na obiad, bo... Na przykład dwa dni temu na śniadanie zjadłam banany, których nie jadłam kurczę chyba z 2 lata albo 3, a na obiad zjadłam śledzie, no to więc generalnie nie mam czasu jeść, no może. Ale przepraszam, jest młody człowiek, ma 17 lat, drugi ma trochę mniej i oni są ciągle głodni i przychodzą, oni chcą tylko mięsa. No to dawaj mięso, Boże drogi, dzień bez mięsa, dzień stracony, nie żałuj. Rolady, wołowe, rolady, wieprzowe, to wszystko jest jadalne, no proszę cię. Nogi z kurczaka, z indyka, gęsi są... W sklepach, proszę cię, kaczki są do zjedzenia, ale musimy zachować tą regułę, że jemy tylko jeden rodzaj. Dzieci nie dręcz. Ale też no to czyli dieta, czyli u mnie, bo u mnie dieta rodzinna jest od lat, jakby nie jest problemem, czyli daję padlinkę i daję warzywka. I co się przejdzie? Ale też możesz zrobić u dzieci, że jednego dnia będą jadły wszystko z wołowiną, drugiego dnia będą jadły, jak lubią to mięso wieprzowe. Tylko spokojnie, bo to naturalnie ma pachnieć. Oczywiście. Co ty jadasz na obiady? Ja generalnie zupa, ja jestem świetnie, ja też jestem zupna. Świetnie. Także zup pod... Polecam w Katowicach okiem i brzuchem taka knajpa, gdzie jest zupodajna. Trzy zupy są wegetariańskie, trzy zupy są mięsne i generalnie 70% tych dań jest zgodnie z dietą dobrych produktów. A jak będzie tam trochę sera, to dajmy na to. Słuchajcie, ja ostatnio kocham zupę krem porobę. Bardzo często go robię. To cebulowa, też ty nie będziesz miała. Robię non-stop albo cebulową i robię to w ten sposób, że nieraz daję ziemniaczki, ale nieraz nie daję, tylko daję cukinię i wszystkie jarzyny i po prostu miksuję. I do tego daję cytrynę albo imbir i to sobie zjadam, wypijam. Relacja. Czyli bez marchewki. Marchewkę częściowo, no właśnie, powinna wyjąć. No to trzeba można... Spokojnie. To teraz już wiem, prawda? Że to marchewka jest tylko zła. Bo zachowuje się jak dwa bochenki chleba. Bo zjedzona połówka wywołuje bardzo zły stan metaboliczny w organizmie, bo nie potrafi ani cukrzycy, ani łuszczycy wyleczyć marchewką gotowaną, bo w tych testach drogi wychodzą mi przeciwciała w kosmos u każdej osoby, która przychodzi do mnie do leczenia starzenia się.
Ale tak kiedyś lubiłam młode ziemniaczki z młodą marchewką. Właśnie, najbardziej zabijającym zestawem na diecie dobrych produktów to jest łączenie buraki, marchewka, ziemniaki. A im bardziej dajemy to w jednym posiłku, tym gorzej. Lub ziemniaki z marchewką, lub ziemniaki z burakiem, lub buraki z marchewką. Tu trzeba szacunek, połączenie wysokowęglowodanowych rzeczy. Od razu odsyłam osobę do liczenia węglowodanów, czyli gdzieś do okolic diety optymalnej, żeby zjadły sałatę, ale... Ale jest tak, że z surowych buraków. Chcesz, pijesz, jest na liście dobrych produktów, więc... A ta marchewka z kiszonką i ziemniaczki do tego. Kiszonka niweluje działanie marchewki szkodliwe, ale surowa marchewka nie jest tak zła i sok z surowej marchewki nie jest tak zły jak gotowana. Właśnie, surowa marchewka i na przykład poszatkowana kapusta. Jasne. A słuchajcie, jak smakują ziemniaki z masłem i z kiszonym ogórkiem teraz, zimą, pyszne. Tak. Nie należy się bać wtedy masła czy cokolwiek, jeżeli chcecie coś, to się zjeść. Opowiedz o rodzicach. No mój tato bardzo mocno mięsożerny i bardzo mocno węglowodanowy, znana glejaka. Tak, tak. Przyczyna nowotworów to jest za dużo zbóż, za dużo produktów mlecznych, mieszanie w jajach zwierzęcych i siedzenie w kiełbasach i szynkach, żeby się z tego wyleczyć. I ciasto jady to są, więc i jeszcze tak, nie, niektórzy wierzą, że owoce to Pan Bóg, dokładnie. Więc... Nie, to tak jak mówisz, co tydzień blam szablotki, nie przejmuj się. W sobotę musiała być. Ja już dzięki Bogu zostałam przez to wyleczona z szablotki. A ja Wam polecam ostatnie moje odkrycie, że ciasta chodzi bez mąki. Ciasto hiszpańskie, czekolada. Czyli gdzieś tam można to znaleźć? W internecie. Nie, a możesz gadać, ale pamiętasz? Tak, jest czekolada, jest kakao, jest sok.